Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam. Dzień dobry, chociaż możecie to oglądać wieczorem, bo nagrywamy to i teraz jest jeszcze dzień. No bo wakacje, wszyscy się rozjeżdżają, trudno się synchronizować i jak ja jestem gdzieś daleko, nie mam internetu, to nie mam jak tego zrobić. Ja nazywam się Konrad Szołajski, to jest program cotygodniowy na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Program realizuje Krzysztof Kołaczek. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią zadawać pytania, mają jakieś wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i w ten sposób mają pewnego rodzaju wpływ na programy nasze, bo jak się odzywają, piszą, no teraz na żywo to nie bardzo, ale ja czytam potem maile i tak dalej i możecie też dzwonić do kolegów w trakcie ich żywych programów. No, żebyście mogli powiedzieć, co wam się podoba i czego jeszcze chcielibyście, co chcielibyście zobaczyć czy poznać. Jeśli się Państwu podoba to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę, no bo robimy to społecznie, ale trochę to kosztuje, bo trzeba tam zapłacić za różne rzeczy. I ta zrzutka jest wszystko wytłumaczone, jak to robić. Jest taki adres zrzutka.pl/z/ResetObywatelski. No i istnieje wiele innych form poza YouTube'em, gdzie można nas spotkać na Facebooku, na Twitterze, potem są podcasty na Spotify'u i na różnych innych tych nośnikach, czy tam jak to się nazywa. I zachęcam, żebyście Państwo lajkowali, obserwowali i mówili innym, że takie coś jest i każdy może pewnie znaleźć tutaj coś interesującego dla siebie. Nasi dzisiejsi goście to są moi zawodowi koledzy, mianowicie Darek Likti, producent filmowy, czyli człowiek żyjący z eksploatacji reżyserów, dlatego zaprosiłem też... operatorów, montażystów. Tak, wszystkich tych pracowników, których zatrudnia za głodowe stawki i dlatego zaprosiłem też reżysera Ksawerego Szczepanika, który pracuje ciężko, widać, że jest szczuplejszy, jego zarobki są mniejsze niż Dark. Dobra, i teraz tak, powodem, dla którego dzisiaj się konkretnie spotykamy, takim jak gdyby nagłym, jest fakt, że do kina wchodzi film, który wyreżyserował Ksawery Szczepanik, wyprodukował Darek Dikti, a który ja obejrzałem z przyjemnością, muszę powiedzieć. I to jest tak, że gdyby mi się to nie podobało, to pewnie bym was nie zaprosił. Jako, że wybrałem się nawet na specjalny pokaz kinowy w Finie, tak, na Wałbrzyskiej i zobaczyłem film na dużym ekranie, zrobił na mnie spore wrażenie, no to postanowiłem porozmawiać z reżyserem, którego działalność wcześniej też obserwowałem. Mianowicie Ksawery nakręcił film pod tytułem Prawda, Dobro i Piękno, film o Bohdanie Porębie. Troszkę byłem zazdrosny, że on ten film zrobił, bo ja też bym taki film chciał zrobić, ale w międzyczasie jeszcze Bohdan Poręba odszedł od nas, więc może dobrze, że Ksawery ten film zrobił. Film jest dosyć zabawny i pokazuje, jak można dziwacznie myśleć, tak jak myślał Bohdan Poręba. Polecam Państwu ten film, nie wiem, gdzie go można zobaczyć, może potem Ksawery powie. Potem zrobił jeszcze film Wielka Ucieczka, który produkował właśnie Darek, to są poprzedni też, którego nie widziałem, mam nadzieję, że będę miał okazję. I ostatnio ukończył film Po Złoto o Kozakiewiczu. No i może najpierw oddam głos Ksaweremu, żeby powiedział, dlaczego chciał zrobić film o Kozakiewiczu. Zbiegły się właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, trafiłem na książkową biografię Władysława Kozakiewicza, którą przeczytałem z zainteresowaniem, a jednocześnie i dostrzegłem w niej taki element, który generalnie mnie w życiu interesuje, to znaczy bohatera, który bardzo czegoś pragnie. Tak to było w przypadku Władysława Kozakiewicza, który ponad wszystko pragnął olimpijskiego złota.
a jednocześnie obejrzałem film dokumentalny zbudowany w całości, pełnometrażowy film dokumentalny w całości zbudowany na archiwaliach Hasifa Kapadi o kierowcy Sennie, kierowcy Formuły 1, bardzo udany dokument. Pomyślałem sobie, że trzeba coś takiego zrobić w Polsce i uznałem, że opowieść o Kozakiewiczu na archiwaliach ma szansę spełnienia, bo to był facet, którym się media interesowały i w związku z tym była szansa na to, żeby przekopać archiwa i znaleźć w ogóle odpowiednią ilość archiwali. No bo to się częściowo udało. Kluczem do sukcesu, no nie, film jest udany. Kluczem do sukcesu było to, że Kozakiewicz, będąc super znanym polskim czempionem, był filmowany wielokrotnie i zarówno w Polsce, jak i rozumiem, że gdzieś tam za granicą w archiwach też szukaliście, znaleźliście masę fantastycznych materiałów. No, film dokumentalny oparty na archiwaliach wtedy może powstać, kiedy są te archiwalia, tak? Bo inaczej to mamy kłopot. Bo mamy co, gadające głowy, jakieś zdjęcia, fotografie, to trochę jest nudne. Natomiast te archiwalia, które znaleźliście i odpowiednio zmontowane, są, no, powiedziałbym, takie bardzo mocne, robiące wrażenie. Zanim pójdziemy dalej, to może byśmy zobaczyli zwiastun tego filmu, bo skoro mamy tutaj możliwość pokazywania, no to zobaczmy, jak to wyszło, przynajmniej w tej takiej krótkiej formie trailera. Krzysztofie, puszczamy zwiastun. Dla mnie były zwycięstwa najważniejsze. Finałowy konkurs skoku o tyczce wkracza w decydującą fazę. Rosjanie robili wszystko, żeby oni zdobywali medale. To mu na pewno przeszkadza. 50 tysięcy Rusków gwizdze na mnie, na Kozakiewicza, na Polaka. Powiedziałem, sukin synom pokażę. No i pokazałem im tego wała, pocałujcie mnie w dupę. To był pierwszy człowiek, który odważył się całej potędze sowieckiej, to na jej własnym terenie, pokazać tego wała. Ten gest Kozakiewicza miał symboliczne znaczenie, że mamy dość Związku Radzieckiego. Ludzie zaczepiali mnie na ulicy, obojętnie gdzie ja byłem. Jest pan niesamowity i tam ten jest pan naszym bohaterem. Piękna sprawa. Posypały się propozycje startu na mityngach na całym świecie. Dostał chyba 5 tysięcy dolarów, no i był bogaczem tutaj w rodzinie. Ludzie rzężolili jakimiś samochodzikami, a oni jeździli samochodami naprawdę. Cała Polska wielbiła wtedy Kozakiewicza. Takie życie było troszeczkę prześwietne, no nie troszeczkę, tylko prześwietne. Panie Władysławie, 5:40, dwie próby, pozostała jedna próba. No, nie chciałbym się tłumaczyć, no nie jestem w najlepszej formie, to prawda. Najlepszym się jest tylko przez chwilę. Za chwilę jest ktoś inny najlepszy. Troszeczkę byłeś na gorszym poziomie, nie istniałeś, nie? Byłeś niszczony. Władysław Kozakiewicz został zawieszony w prawach członka i reprezentanta. Stałem o dyskwalifikację. Atrakcyjność tego filmu jest bardzo duża, dlatego że archiwalia są niesłychanie spektakularne. Tu mamy i blisko, i daleko. Kozakiewicz jest człowiekiem o takiej silnej osobowości, jest charyzmatyczny i to się przebija. Nie było to łatwe, żeby to dobrze zmontować zapewne, natomiast formuła, której użyliście, była stosunkowo prosta. Mianowicie znaleźliście fantastyczne archiwalia, nakręciliście, już nie wiem ile to wypowiedzcie, ile wywiadów, kilka, może nie wiem, 5, 7 i w zasadzie faktura tego filmu polega na tym, że są te genialne archiwalia plus wywiady i chyba najmocniejszy, najbardziej taki niosący to jest ten wywiad z Kozakiewiczem. Także widać, że w pewnym sensie to była praca
prosta, a jednocześnie niesłychanie finezyjna, żeby to dobrze poukładać. To teraz producent powie, czy było trudno zdobyć te archiwalia, bo rozumiem, że Ksawery chciał, a ty mówiłeś, nie, nie, no to za drogie, nie, nie, tam nie pojedziesz. Ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałem zwrócić uwagę, że właśnie cała sztuka polega na tym, żeby mając dosyć klasyczne środki, czyli no wypowiedzi do kamery oraz materiały archiwalne, zbudować tego, z tego wciągającą, żwawą opowieść. I tu rzeczywiście to jest sprawa montażu, ale bo my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jakby nie cudujemy z formą, natomiast wydaje nam się, że udało nam się właśnie stworzyć taką bardzo fajną, wciągającą historię o wzlotach, upadkach naszego bohatera, przy wydawać by się mogło no takich dwóch dosyć oczywistych chwytach, które mamy do dyspozycji. A rzeczywiście problem z archiwaliami jest taki, że one są bardzo drogie, dużo droższe jeszcze są za granicą niż w Polsce. U nas też nie są tanie. No tak, tylko u nas na przykład minuta powiedzmy kosztuje 5000 zł, a w Niemczech 5000 euro i dopiero od tego momentu zaczynają się jakieś rozmowy, negocjacje, więc to jest taki moment, kiedy naprawdę producent jak czyta takiego maila, no to tam z trudem dochodzi do siebie. Oczywiście daje się to tam jakoś trochę wynegocjować, ale robiąc taki film, odpowiednia pozycja w kosztorysie musi być zabukowana na archiwalia i wszelkie zewnętrzne zakupy. Więc no, nie jest to proste z tego względu, że filmy dokumentalne generalnie dysponują bardzo małą kasą, bo my jesteśmy na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, na szczycie, której są filmy reklamowe o wielkich budżetach, a my jesteśmy zupełnie po drugiej stronie i w podziemiu, w parterze próbujemy coś tam zrobić. Tak. No, widzów to nie obchodzi, bo oni oglądają materiał na ekranie, oczywiście, tak? I tak. Czy ty wydałeś na produkcję 15 milionów czy 100 tysięcy złotych, no to... No dla widza nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Wy za stosunkowo niewielkie, podejrzewam, pieniądze, ten film zrobiliście. Czy jesteś w stanie nam zdradzić, jakie to były środki i kto ci zaufał? Chodzi o kwotę generalną budżetu? No, kwotę i partnerów. To było niepełne 500 tysięcy złotych. Partnerzy są dosyć standardowi jak na rzeczywistość polskiego filmu dokumentalnego, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska oraz dwa fundusze regionalne. Mazowiecki, Warszawski Fundusz Regionalny i w ostatnim momencie jeszcze Gdyński Fundusz Filmowy, który no właśnie pozwolił nam te drożaste archiwalia jeszcze tam ściągnąć od tych Niemców i Francuzów. Ksawery, są różne sposoby montażu. To rozumiem, że ty miałeś montażystę, ale to jednak reżyser odpowiada i za całość i reżyser tym montażystą jednak jakoś tam kieruje. Nawet jak go zostawia przez jakiś czas z materiałem, to i tak potem może to wszystko zmienić, jeśli uważa, że to trzeba zrobić. I jest kilka dróg montażowych. Ja, żeby też jasne, ja nie mam wielkiego doświadczenia w robieniu filmów z archiwaliami. Troszkę tak pracowałem, ale stosunkowo niewiele. Większość filmów robiłem współczesnych, gdzie sam nakręciłem materiał, więc raczej tutaj korzystam z wiedzy, którą posiadłem dzięki kolegom. I na przykład Marcin Borchardt to pisze taki bardzo dokładny scenariusz i zdaje się, że zresztą ty, Darek, z nim pracowałeś, więc możesz potwierdzić albo skorygować. I on jak gdyby partyturę taką tworzy bardzo dokładną, tak? Że on najpierw ma te archiwalia, jakoś je pozyskuje i dopiero z tych archiwaliów po ich, że tak powiem, przejrzeniu tworzy scenariusz i potem zdaje się montuje według tego. Tak przynajmniej słyszałem. Zresztą chcę go jej zaprosić, bo on też robi bardzo interesujące rzeczy i ten film o Beksińskich jest przykładem właśnie takiej pracy. Jest druga szkoła, którą można, że tak powiem, uprawiać, mianowicie, że jakby to powiedzieć, montujesz bardziej instynktownie, no bo film to jest nie tylko jakby taka logiczna konstrukcja, czy nie wszystko można przewidzieć, po prostu sklejka ma to do siebie, że ona żyje albo nie żyje, prawda? A jak się doda do tego jeszcze jakiś dźwięk, muzykę czy off to jest to, co spoza kadru płynie,
czy jakkolwiek się tam jeszcze to potraktuje, w sensie na przykład, nie wiem, zmiany koloru, nie wiem, to różne rzeczy można zrobić. I mnie się w mojej pracy zwykle tak dzieje, że gdzieś mi się to w głowie układa, ale ja na przykład nie lubię pisać żelaznego scenariusza. Ja mam jakiś tam konstrukt, ale to on służy głównie, żeby redaktorzy mieli jakiś papier w szufladzie i się nie czepiali, że nie wiadomo, o czym w nim będzie. I lubię to robić troszkę na zasadzie takiej asocjacji, kojarzenia, zderzania i tak dalej, i tak dalej. Jak ty pracowałeś nad tym filmie? Więc ja z konieczności musiałem najpierw przygotować dość dokładny scenariusz, także jednak poszedłem tą drogą numer jeden. Mówię z konieczności dlatego, że żeby przejrzeć istniejące archiwalia, czy to w Telewizji Polskiej, czy w Wytwórni Filmów Dokumentalnych, czyli te, które mamy tutaj na wyciągnięcie ręki, zdawałoby się, no to trzeba zapłacić pieniądze, więc nie zawsze te pieniądze na samym początku, zanim film się rozpocznie, są. W związku z tym no, opierałem się głównie na rozmowach z moim bohaterem, dość takich pogłębionych, czyli to, co przeczytałem w książce, pogłębiałem podczas takiego długiego spotkania z Władysławem Kozakiewiczem. Na tej podstawie napisałem scenariusz. Spróbowałem się jeszcze spotkać z kilkoma osobami, które Kozakiewicza znały, czyli to byli albo koledzy sportowcy, albo dziennikarze sportowi. Oni też troszeczkę udostępniali mi swoje archiwa zdjęciowe i to pozwoliło mi nakreślić właśnie taki dość precyzyjny scenariusz. I dopiero wtedy zaczęliśmy wspólnie z Darkiem odkrywać tę niewiadomą, jak dużo mamy archiwaliów i jak dalej, na co będziemy mogli sobie pozwolić. To właściwie w okresie zdjęciowym się wszystko okazywało, bo jednocześnie, jak powiedziałem, kopaliśmy trochę w polskich archiwach, ale mieliśmy też researcherkę w Rosji, która co jakiś czas tam przesyłała nam nowe informacje. Jeszcze ciekawe, myślę, że trochę pomogły moje starania, żeby zachęcić Władysława Kozakiewicza do przeszukania własnych szuflad. I dzięki temu okazało się, że ma na przykład bardzo fajne slajdy takie kolorowe z pierwszego wyjazdu do Stanów, który był jakby wyjazdem sportowym i podróżą poślubną jednocześnie. Z tego zbioru pojawiają się zdjęcia w filmie i fajne było to, że one się jakby nigdy wcześniej nigdzie nie pokazały. Także tak to wyglądało, a co do jeszcze może montażu, to jeszcze może dodam, że później jakby w montażu to też kolejność była taka, że najpierw zaczynamy od tego, co nam opowiedział Władysław Kozakiewicz i jakoś to wybieraliśmy te najistotniejsze setki, a dopiero potem zaczęliśmy to urozmaicać materiałem archiwalnym, jak również tymi bohaterami drugiego planu. Taka była kolejność rzeczy. Czyli co, najpierw montowaliście dźwięk, tak, te wywiady, a potem archiwalia to wkładaliście, dobrze rozumiem? Tak można powiedzieć, natomiast okazało się, o czym już na montażu wiedzieliśmy, okazało się, że setki Władysława Kozakiewicza są niezwykle emocjonalne, że nasz bohater okazał się niezwykle wrażliwym człowiekiem, opowiadał w sposób barwny, taki no, interesujący dla widza, więc dość szybko uznaliśmy, że setki też wchodzą do filmu. Ale ja chciałbym dodać, bo może to tak nie wybrzmiało, że to był bardzo precyzyjny scenariusz. Zresztą my dwukrotnie tam robiliśmy podejścia pod Polski Instytut Sztuki Filmowej, więc ten scenariusz się zmieniał. Natomiast on był bardzo precyzyjny jako taka generalna historia, kolejne wydarzenia, o których opowiadamy. No a później właśnie w momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś konkretnego materiału archiwalnego, on jest bardzo dobry, no to jakby zastanawiamy się też czasami, gdzie jakby go tutaj umiejętnie wkomponować w tą naszą historię. Więc to jest trochę tak, że ta ilość archiwaliów jest ograniczona, a musimy to sprytnie jakby w tą naszą jednak historię konkretnego życia
wplątać. No i to moim zdaniem parę razy w naszym filmie chłopakom w niektórych sekwencjach świetnie się udało właśnie, że to, no, że to wszystko gra i wzajemnie się napędza. No, no tak, jeszcze słucham cię, oczywiście. Jeszcze może, bo pytałeś mnie o te prace z archiwaliami poza kadrę, przed naszym nagraniem i może ja też w pewnym momencie zorientowałem się, że myślę takim interesującym uzupełnieniem tego materiału, tych materiałów archiwalnych, które mamy z Władysławem Kozakiewiczem, będą materiały bez niego, ale z tamtego okresu. Także na przykład w sekwencji, gdzie opowiadamy o tym, jak poznaje swoją żonę, tam są materiały, na których na przykład takiej dyskoteki, gdzie które były materiałami po prostu z tamtego czasu, o dyskotece, tak, z WFD, a nie było na nich Kozakiewicza. Natomiast jeżeli się to kreatywnie zmontowało z ujęciami Władysława Kozakiewicza tańczącego z jakiegoś innego materiału, no to powstawała, myślę, ta taka iluzja, że Władysław Kozakiewicz bawi się na tej dyskotece i poznaje swoją żonę, która w archiwaliach udało nam się znaleźć i ona w tym filmie się pojawi. No, to jest w zasadzie taki filmowy trik, który się często stosuje, że wcale nie jest tak, że dokładnie się odwzorowuje rzeczywistość jeden do jednego, no bo film ma to do siebie, że trzeba mieć te ujęcia, w których widać to, co chcemy pokazać. Jak nie mamy, no to jest ta słynna formuła efekt Kuleszowa, tak, że facet jest zbliżenie twarzy człowieka i stawia się przed nim talerz zupy, to co innego znaczy, niż jak jest koło niego dziecko, tak? A twarz wyraża dokładnie to samo, więc sklejka decyduje o tym tak naprawdę, połączenie montażowe, jaki jest sens, jakie znaczenie się przenosi. I wy to całkiem zgrabnie, muszę powiedzieć, zrobiliście. To, co może ze względu na moją biografię mnie tak pozytywnie w tym filmie zaskoczyło, to, że jest tam taka nutka no, wspomnieniowa, ale nie propagandowa. To znaczy to gdzieś tam właśnie to, co powiedziałeś, że używaliście materiałów, w których niekoniecznie był Kozakiewicz, a tak wygląda, jakby był, ale to ma jeszcze jedną cechę, mianowicie to odtwarza klimat tamtego czasu. I film jest, czy obraz jest mądrzejszy, że tak powiem, od propagandystów i czasem zupełnie inaczej ujęcia dzisiaj brzmią, czy znaczą niż kiedyś, ale z tymi wszystkimi cieniami i blaskami tamtego czasu ten film jak gdyby nas jakby zapoznaje tak emocjonalnie, przynajmniej ja to tak odbierałem, że po prostu mi się kojarzyło, no tak jak u Prusta Magdalenka, tak wywołuje... Przypomniały ci się młode lata po prostu. Tak, przypomniały mi się, dziękuję, że mi przypomniałeś, że mam już, że tak powiem, swoje lata, ale to bardzo dobrze w tym filmie wyszło i właśnie ja nie przepadam, mówiąc szczerze, za większość, czy może nie większość, nie chcę tutaj używać żadnych tytułów, bo wolę o kolegach mówić albo dobrze, albo wcale, ale w zasadzie te filmy, które są robione z archiwaliów, to często jakby wzbudzają we mnie lekki niesmak, bo one dzisiaj są często używane do celów takich, powiedzmy, propagandowych, żeby pokazać, jaki ten PRL był fatalny. No ja wtedy żyłem, to wiem, że były elementy fatalne i były elementy fantastyczne. To była taka mieszanka. I w tym waszym filmie jakaś ta mieszanka jest taka zdrowa. No, tak mi się wydaje, że nie ma tam zachwytu. No, ale my nie robiliśmy filmu propagandowego, więc jakby nie mieliśmy w ogóle tego problemu, żeby to miało jakieś takie dodatkowe znaczenia. No, tylko robiliśmy historię konkretnego gościa w konkretnych czasach. Ale mogliśmy wpaść w pułapkę filmu propagandowego. Mogliście i prawdę mówiąc, to ale... jakby szczęśliwie chodziliście po linie, dlatego że może przypomnę, ja już akurat wyszedłem wtedy, więc znam to tylko jakby z drugiej ręki. Po projekcji była dyskusja i tam byli jacyś ludzie, którym się nie podobało to, że Kozakiewicz wyjechał z Polski i został reprezentantem Niemiec. Tak? Do mnie doszły takie głosy części widzów. Tak? To nie tylko widzów, to cały czas można przeczytać w komentarzach na portalach i to jest jakby no jedna też z takich standardowych reakcji na tą historię jego.
Tak, tak. No, tak krytykując Kozakiewicza, no bo przecież nie wasz film, no bo wy pokazujecie to, co było faktem, to możemy, że tak powiem, dojść do Jana Pawła II, który uciekł do Watykanu, tak? Romana Polańskiego, który uciekł do Paryża, i tak dalej, i tak dalej. To jest niedorzeczne. Facet zrobił karierę światową, pokazał, że mimo, że tutaj mu utrudniano bardzo życie, nie tylko wyjechał z tarczą, ale także potem w waszym filmie jest scena, w której on startuje w barwach Niemiec i pokazuje, że jest dalej mistrzem i jest lepszy od wszystkich zawodników, którzy przyjechali z Polski, z czego dla mnie wynika, że to jest po prostu jasno powiedziane, że głupota działaczy sportowych i decydentów politycznych spowodowała, że najwybitniejszy polski zawodnik w tej dyscyplinie został z Polski jakby wyrzucony. I to jest dosyć ważne w tym filmie, że widać, jak niedobrze, gdy działacze i politycy zaczynają grzebać, że tak powiem, w takich sprawach, tak? Dotyczy to sportowców, artystów, pisarzy i tak dalej. No to jest, jak gdyby, ma to szersze znaczenie. To nie tylko chodzi o to, że tak się zdarzyło, prawda? Ale tam jest jeszcze, znaczy tam jest jakby taki, moim zdaniem, trochę inny aspekt. My patrzymy teraz w dzisiejsze perspektywy, gdzie mamy Unię Europejską, świat jest zglobalizowany i tak dalej. A jeśli jesteśmy w 80 roku i to są bardzo często przeniesione emocje z tamtego czasu, to na przykład pamięć o II wojnie światowej jest bardzo mocna wtedy. I taka decyzja, żeby pojechać do Niemiec, ale też otrzymać obywatelstwo niemieckie, no to już nie jest takie hop-siup jak teraz, gdzie połowa ludzi po prostu sobie mieszka tam, gdzie chce, albo sobie wyjedzie, albo wróci i to nie ma znaczenia. Więc ja mam wrażenie, że ci, co tak bardzo ostro protestują przeciwko temu, tej decyzji Kozakiewicza, no to są właśnie te emocje jakby z tych starych czasów. Także wydaje mi się, że jakby z dzisiejszej perspektywy to no, zupełnie inaczej działa. Chociaż gdyby na przykład Lewandowski zaczął grać w reprezentacji Niemiec, to ja nie wiem, czy troszkę mniej fanów by mu się na Facebooku nie zrobiło. No możliwe, ale właśnie rozumiem tę argumentację i myślę, że w roku 80. propaganda, czy w ogóle w latach 80. propaganda PRL-owska mogła tą kartą niemiecką grać. Ale popatrzmy na to troszkę inaczej. Ja akurat miałem taką okazję i dużo byłem na Zachodzie i jeździłem tam jeszcze w latach 70. Dobra, to skąd miałeś paszport? Przecież to był limitowany, rzadko dostępny. Nie, właśnie to jest legenda. Generalnie rzecz biorąc, moi wszyscy koledzy, którzy zresztą konspirowali i tak dalej, którzy przewozili, w czym ja czasem troszkę pomagałem, książki z paryskiej kultury. Myśmy jeździli do Belgii, tam pracowali jako robotnicy, jeździliśmy do Paryża, do paryskiej kultury, także to oczywiście... Ale to były lata 70. Tak, to były lata 70. 80. No właśnie, ja dlatego oczywiście sobie żartuję, natomiast inna sytuacja jest w 70., kiedy za dobrego wójta Gierka daje paszporty i tak dalej, a po 80. wiadomo jest... Nie, znaczy nie po 80, tylko po 81. Akurat no tak, dokładnie po 81, oczywiście. W 80 roku ja byłem w Brukseli i gdzieś usłyszałem Lech Wałęsa w jakichś wiadomościach francuskojęzycznych w Brukseli, gdzie pojawił jakiś Lech Wałęsa. Ja wróciłem do Polski dopiero we wrześniu i się dowiedziałem, że jest jakiś Lech Wałęsa. W ogóle nie wiedziałem, że, jak ten facet się nazywa, tak? A myśmy tam wszyscy pracowali, no żeby zarobić na życie po prostu, bo wtedy tak po prostu było. Ale mówię o tym, bo do czego zmierzam? Mianowicie na Zachodzie II wojna światowa nie była tak istotna jak dla nas. Jak jest się w muzeum przy Parlamencie Europejskim, to tam tą wojną, która w ogóle była znacząca, była pierwsza wojna światowa. A druga wojna światowa generalnie rzecz biorąc, tam nie zrobiła na nich zbyt wielkiego wrażenia, dużo mniej ludzi zginęło i w ogóle to było takie dużo mniej dramatyczne. I dla nich ona była bardzo odległa w latach 70. A w tej części Europy przez no, tragiczne zupełnie zdarzenia, które tutaj były, miliony ludzi zostało zamordowanych, a także propagandę. Było tak, że druga wojna światowa trwała cały czas tak naprawdę. Gdzieś się skończyła w 89 roku.
I stąd być może ten taki resentyment, i dla Niemców to było zupełnie co innego, niż w ogóle chcieli zapomnieć, że kiedykolwiek ta wojna była. I Kozakiewicz wiadomo. Wyprzedził. Słucham? Powiedziałem, wiadomo. Tak, i Kozakiewicz, no bo ale oni to przerobili, oni to bardzo mocno przerobili, także w pewnym sensie zasłużyli na to, żeby już im to, powiedzmy w cudzysłowie, może nie zapomnieć całkiem, ale jakby zrozumieć, że pewne szaleństwo, które tam ten kraj wpadł, no może się też zdarzyć w innym kraju i bądź wyciągnijmy z tego wnioski na przyszłość także dla nas. I dlatego mówię, że Kozakiewicz wyprzedził swój czas. Facetem, który wymyślił Unię Europejską, był Polak, Józef Rettinger. Ja w tej chwili piszę o nim scenariusz, więc się tak tutaj zareklamuję troszkę z moim nowym projektem. I on to wymyślił w latach 50. Oni wtedy zaczęli kombinować, jak to połączyć. I ludzie na Zachodzie myśleli już wtedy, że te kraje po tej stronie Łaby też kiedyś wejdą do tego organizmu. Także zupełnie zależy, gdzie się siedzi, jaki jest punkt widzenia. Czy Kozakiewicz tym gestem właśnie przejścia na stronę, powiedzmy, tamtą, wyprzedził czas, czy też zdradził i tak dalej. Moim zdaniem to on wyprzedził czas i też zagrał na nosie tym. On zrobił dwa gesty. Pierwszy ten moskiewski, tak, a drugi ten przeciwko tym no, niezbyt mądrym działaczom i politykom, którzy doprowadzili do tego, że musiał z kraju wyjechać. Ale teraz chciałem znowu Xawerego. To, co mi się podobało, same komplementy, może potem coś ci powiem mniej miłego, ale na razie same komplementy będą, to, że ty pokazałeś, o czym ja zupełnie nie wiedziałem, że Kozakiewicz był ruski, że on tak naprawdę urodził się w tej części Rzeczpospolitej, która po wojnie znalazła się w Związku Radzieckim. Jego rodzina to byli repatrianci. Jak on przyjechał do Gdyni, czy tam, nie wiem, na wybrzeże, gdzie oni mieszkali, to mówił troszkę z akcentem tym takim wschodnim, zaciągając zapewne, i go źle traktowano. Także to, co potem się z nim stało, było pewną taką walką o miejsce, o tożsamość, o polskość. Opowiedz coś o tym, no bo to bardzo fajne w twoim filmie. No ja przede wszystkim zacząłem się dość szybko, już pisząc scenariusz, zacząłem się zastanawiać, jak to, skąd ta jego determinacja się wzięła, która sprawiła, że doszedł na ten sportowy Olimp. No i cóż, no to badanie jego przeszłości wykazało dość jasno, że jakby, że prawdopodobnie bierze się to stąd, że po prostu Kozakiewicz jak po przyjeździe do Gdyni jako dziecko został nazwany przez sąsiadów Ruskiem. I to go zabolało, bo on się po prostu czuł Polakiem, natomiast wszyscy wokół, z racji na jego akcent, uznali, że jest Ruskiem, że nie jest Polakiem. No i myślę, że należało się widzowi takie podprowadzenie tej przeszłości po to, żeby potem do tego jakby wrócić, do tej kwestii udowadniania swojej polskości w Moskwie podczas konkursu olimpijskiego, to raz, a dwa, żeby też widza zostawić z taką myślą właśnie, no jaka była ta rzeczywista motywacja Kozakiewicza w drodze na szczyt. Mogę jeszcze tutaj może dodać, że Władysław Kozakiewicz dużo w wywiadach, które no regularnie się w mediach pokazują, opowiada też o swojej takiej toksycznej relacji z ojcem. My przez pewien czas rozważaliśmy z Darkiem i z montażystą, czy z tego skorzystać, czy to pominąć, jak jeżeli z tego skorzystamy, to w jaki sposób. Ostatecznie uznaliśmy, że tym najistotniejszym problemem jednak Władysława Kozakiewicza, który jest jego siłą napędową, jest kwestia tożsamości narodowej, a problem ojca, no jednak tym razem uznaliśmy, że musi zejść na drugi plan. Ostatecznie właściwie on pojawia się na tam w śladowej ilości w filmie. Tak, no, ja tak. Tego nie zauważyłem, bo tego rzeczywiście nie dałeś, natomiast ta
nitka właśnie obcości, czy tego odrzucenia, bo on mówi trochę innym akcentem, a tutaj jest taki homogeniczny naród i wszyscy muszą mówić tak samo, to jest bardzo wyrazista i bardzo mi się podobała. Ja pamiętam, że na przykład w dzieciństwie czytałem biografię Amundsena, tego, który zdobył biegun. To był Norweg? Amundsen był chyba Norwegiem, tak. I Amundsen pochodził z rodziny, której wszyscy bracia starsi byli tacy macho i tacy silni, a on był zawsze chuchro, ten najmłodszy, najbardziej nieudany, bo jeszcze nie potrafił. I ten właśnie to, że on był ten jakby gorszy, spowodowało, że się zawziął i nikt już nie wie o tych innych Amundsenach, którzy tam pili piwo i pracowali w stoczni, a on zdobył biegun południowy. Biografia, nie wiem, Romana Polańskiego, no, który w zasadzie był skazany na zagładę, tak? I jego ten taki napęd życiowy, jak gdyby oddanie tego daru życia spowodowało, że no, jest niezatapialny, tak? Że do dzisiaj robi filmy, no, ma tam różne zakręty w swojej biografii, ale no, trudno nie podziwiać kariery Romana, prawda? I jest coś takiego. I to, że Kozakiewicz właśnie startował jako ten gorszy, być może no, miał te fizyczne warunki też, no, był fantastycznie zbudowany, świetnie trenował i tak dalej. Ale w sporcie to nie tylko jest jakby fizyczne, to też jest pewnie ta siła taka wewnętrzna i też mi się podobało w tym waszym filmie, że w momencie, kiedy lekarze orzekli, że kontuzja jest w zasadzie nieuleczalna, tak? Już nie pamiętam, kostka, nie kostka, wszystko jedno, a to on się zdecydował na terapię, która wtedy była taką jakby czarną magią, to chyba była akupunktura. Opowiedzcie o tym. Ksawery. Przede wszystkim tu jakby wspomniałeś właściwie o dwóch elementach, które chciałbym krótko omówić. Pierwszy taki, że przede wszystkim w roku 80, po raz pierwszy po złoto Władysław Kozakiewicz walczy w Montrealu w roku 76. I wówczas no, nie ma szczęścia, zabrakło trochę szczęścia, łapie kontuzję podczas konkursu, no i to sprawia, że on do dziś ze łzami w oczach opowiada o tamtym rozczarowaniu. Natomiast bezpośrednio przed Moskwą miała miejsce również kontuzja i... Znowu to samo, tak? I znowu Władysław... nie zdobędzie medalu. I znowu Władysław Kozakiewicz drży, że znowu nic z medalu. I właśnie znowu coś jakby takiego zaskakującego jest w tej jego postaci, że on sięga, jest gotów zrobić ze sobą wszystko, żeby tylko ten lekarz czy znachor, ktokolwiek, żeby tylko mógł stanąć na nogi i startować. I no właśnie dzięki temu, tej otwartości również na medycynę niekonwencjonalną, to się udaje. Tak, tak. No on wykazał się pewną odwagą i determinacją, że poszedł w tę stronę i okazało się, że postawił na dobrego konia, tak? Bo przecież ta kontuzja była taka, że no, szansa, że w ogóle wystartuje, była niewielka, a że jeszcze zdobędzie medal, to w ogóle właściwie prawie żadna, tak? No, jeśli facet jest fizycznie niesprawny. A się okazało, że siła charakteru i te igiełki czy coś spowodowały, że mógł. Oraz jeszcze spowodowała, znaczy to, o czym teraz mówimy, to jest właśnie umiejętne budowanie dramaturgii. Czyli... Dokładnie tak. Żeby te wzloty i upadki w filmie mocno podkręcić. Czyli jeśli mamy Montreal, no to przed Montrealem on jest czarnym koniem i tam się okazuje, że nic nie wychodzi. No a przed Moskwą jedzie tak bez takiego przekonania i pokazujemy, że zwycięża. Więc to są, ja to mówię tylko, żeby pokazać, że stosujemy to też pewne chwyty dramaturgiczne, żeby umiejętnie podkręcać tą historię, no co się przekłada na emocje i na to, że mówisz, o, fajnie to się oglądało, fajny film. No jakby o to w tym wszystkim chodzi. No i teraz być co może, się dalej? Tak, słucham. Być może w rzeczywistości, prawda, no rzeczywistość była, tak uzupełniając właśnie tę Darka wypowiedź, rzeczywistość tam było mniej więcej
więcej wody. My te po prostu wodę zmuszeni byliśmy na montażu odparować i zostawić tylko te esencje w postaci kontuzji, która sprawia, że Władek spakowany na Moskwę nie może jechać. To właśnie ostatecznie sprawia, że to się dość fajnie ogląda, prawda? Jeżeli my nie omawiamy niczego innego już przed Moskwą, poza tą kontuzją, która ma udaremnić mu osiągnięcie celu. No, dzięki temu ten film się ogląda trochę tak w cudzysłowie, jak film fabularny, w tym sensie, że film fabularny potocznie jest uważany za taki wehikuł, który bardziej na emocje działa i tak dalej, natomiast dokument to takie jest, no tam zwierzęta chodzą po sawannie, lektorka czyta, że one się rozmnażają po porze monsunowej i tak dalej. I generalnie nudy. Otóż ten film nie ma w ogóle tego elementu takiego zbędnego, że są takie kawałki, muzyka i bohater chodzi nie wiadomo po co. Tutaj tak nie jest. Tutaj właściwie jest ta sinusoida, że już idzie do góry, po czym ma kontuzję, spada, tak? Ale może mu się uda. Już w tej Moskwie jest i nawet nieźle wychodzi, ale okazuje się, że wszyscy są przeciwko niemu, a w szczególności publiczność, która wyje, gwiżdże i po prostu w takiej atmosferze facet w zasadzie powinien się poddać. I na tego bohatera działa to dokładnie odwrotnie. Opowiedz o tym, Ksawerio. No ja bym chciał opowiedzieć o tej sinusoidzie, że jej nie buduje wyłącznie reżyser. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, tę sinusoidę buduje zespół, który się składa z producenta, reżysera, scenarzysty i jeszcze jakiejś osoby zaufanej i z której zdaniem się liczymy, która ogląda układ. Przepraszam, pewnie chciałeś zamiast scenarzysty powiedzieć montażysty, tylko się przejęzyczyłeś. Tak jest. Także jest grupa ludzi, która o tym ma w tyle głowy ciągle tę sinusoidę i jeżeli na przykład ja już przestaję ją dostrzegać, czy o niej pamiętać, to pamięta o niej na przykład Darek, który ogląda jakąś 17 wersję filmu i pamięta o niej montażysta, który jednak chłodnym okiem patrzy na ten materiał i mówi, no słuchaj, tutaj jednak to się jakby, to siada, prawda? Trzeba coś wymyślić innego. I tym sposobem jakby osiągamy potem efekt, sprawiamy, że prawdopodobieństwo odbioru przez widza takiego emocjonalnego jest większe. Ja się z tobą zgadzam, tylko wiesz, to jest taka sprawa dosyć oczywista, że film ma to do siebie, że robi go wiele osób i jeśli robisz film fabularny, to tam tych osób jest kilkadziesiąt, tak? I nawet wózkarz czy oświetlacz, w cudzysłowie, bo to są przecież fachowcy, potrafią czasem rzucić taką uwagę, że reżyser ją bierze i mówi, rzeczywiście, lepiej to przestawić trochę na lewo, będzie ładniej wyglądało. Ale to ty, tak, drogi Ksawery, bierzesz na siebie odpowiedzialność, ale ty dostajesz też medal, tak? Nic nie ujmując Darkowi, który jest ciekawym, kreatywnym producentem, to on jednak sam tego nie robi, tylko wynajmuje ciebie. Oczywiście. Więc nie uciekaj przed tej laurami, bo się napracowałeś. No, siedziałeś w tej montażowni pewnie parę miesięcy. Ale powiedz mi teraz tak, jak byście budowali tę sekwencję, bo właśnie to jest dobrze zrobione, że już w tej Moskwie, kiedy prawie wita się Kozakiewicz z Gąską, znowu jest jakiś dołek, ta publiczność i tak dalej. To trochę opowiedz o tym, bo tego nie pokażemy. Ale zachęć widzów, żeby wiedzieli, że to jest taka scena jak w kryminale morderstwo, prawda? Czy no coś tak jak wyścig samochodowy. No to jest naprawdę emocjonujące. No, tutaj było szereg pytań na montażu. Od czego przede wszystkim, od którego momentu zacząć? W którym momencie w konkursu wejść? I jakby zasada jest taka, żeby wchodzić jak najpóźniej, prawda, w scenę. No i do tego się zastosowaliśmy, kiedy właściwie w konkursie zostają trochę w zgodzie z rzeczywistością, a trochę dzięki naszemu montażowi zostaje już właściwie tylko dwóch pretendentów do złota, mianowicie Kozakiewicz i reprezentant ZSRR. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa była taka, że...
Rosji i Polski, Związku Radzieckiego i naszej wspaniałej ojczyzny, tak? To trudno, żeby emocji to nie wywołało, szczególnie w 80 roku, tak? Że za chwilę Wałęsa podpisze to, co podpisał. Oczywiście. Druga sprawa była taka, żeby utrzymać widza w przekonaniu, że to jednak, że Płatkowi się nie uda. W związku z tym reprezentant ZSRR skacze nadal wysoko, nadal nie zrzuca poprzeczki. I trzecia rzecz, najistotniejsza wydaje mi się, to była decyzja, co jest ważniejsze. Rekord świata czy gest? Czy skok, innymi słowy, skok, który daje złoto, czy gest? I tu nam z pomocą przyszła właściwie rzeczywistość, bo w pewnym momencie tego konkursu okazuje się, że Rosjanin zrzuca poprzeczkę, w związku z tym będzie drugi, Władysław wygrywa, ale jeszcze dalej skacze. I wtedy dopiero uruchamiamy kwestię, która jest najbardziej rozpoznawalna i najbardziej związana z Kozakiewiczem, czyli jego gest wobec nieprzychylnej mu publiczności. I to te decyzje doprowadziły do takiego, a nie innego skonstruowania tej sceny. No tak, bo ta scena właśnie jest sceną. Ona jak gdyby już się wydaje, że już jest koniec, tak? Ale jeszcze nie ma tych emocji takich największych. A potem się okazuje, że jest jeszcze jeden dołek, jeszcze jedna górka. To jest bardzo dobrze, to jest tak modelowo, że tak powiem, zmontowane. Ale to mieliśmy spory tutaj, pamiętam też konflikt w montażowni z montażystą, który z kolei jakby był reprezentantem przyszłych widzów i mówił, da pozwól się tym widzom jakby pocieszyć tym jego zwycięstwem samym. A ja z kolei już chciałem, żebyśmy wchodzili w gest, skoro trochę tego sukcesu konkursowego Władysława już mieliśmy wcześniej. Także tutaj też była taka dość istotna decyzja, w którym momencie ten gest wchodzi, w którym momencie już rezygnujemy po prostu z wyczynu sportowego i mówimy o czymś trochę innym. Dobra, chłopaki, proponuję, żebyśmy chwilę odetchnęli. Po tych skokach i zdobyciu medalu trzeba odpocząć i my posłuchamy muzyki. Krzysztofie, co nam puścisz? Muzyka? Moją ciszą w mieście złym, zieloną mi szmaragdowo gwiazdą.
gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śni. Ja się nazywam Konrad Szołajski. To jest program na wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasi goście to reżyser filmu o Kozakiewiczu i producent filmu o Kozakiewiczu. Reżyser nazywa się Ksawery Szczepanik. Producent nazywa się Darek Dikti. Rozmawiamy o tym filmie, bo mi się bardzo podobał, dlatego postanowiłem panów zaprosić i przepytać. Ale też chcę trochę z wami popolemizować po tych wszystkich miłych słowach. Dlaczego tak mało żony Kozakiewicza jest w tym filmie? Od kogo zaczynamy? Ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia. Żona mieszka w Niemczech, więc trzeba było oszczędzić oczywiście na dojazdach. A mówiąc tak jednak bardziej serio, no to ja zawsze staram się z reżyserami, z którymi współpracuję, znaczy określić taki jasny, klarowny kierunek, o co walczymy i o czym jest film. I myślę, że w pewnym momencie z Ksawerem doszliśmy, że jest jednak, że to jest takie one man show Kozakiewicza, że to jest jednak jego historia, on to opowiada i nawet bliska rodzina gdzieś jest na dalszych planach niestety, a najważniejsze jest ta jego droga, jego wyczyny i z mojej perspektywy ja poczułem i tak jakby... Dla mnie to było naturalne, że w związku z tym tych wątków rodzinnych, osobistych nie drążyły. Natomiast mogę powiedzieć, że parę osób również o to mnie zapytało. Znaczy, że ludziom tam gdzieś jakoś brakuje tej takiej tej perspektywy osobistej. Ale mam wrażenie, że właśnie ten nasz jasno wyznaczony kierunek generalnie jest dobry. No. Ksawery, ja mogę tylko powiedzieć, że ja oczywiście miałem tego świadomość, że jej brakuje, natomiast w momencie, kiedy nabrałem przekonania, że chciałbym z nią zrobić wywiad i włączyć ją do filmu, no to właściwie już byliśmy za daleko w montażu i właściwie no realia też takiej produkcji dokumentalnej w Polsce są no właśnie takie, żeby, że no czasem... Trzeba zmienić koncepcję, moim zdaniem. Ale nie ma, znaczy w ogóle nie tylko żony, że brakuje w ogóle kobiet troszeczkę mi się wydaje w tym filmie, one się oczywiście pojawiają w archiwaliach, ale żadna kobieta nie uzupełnia tej historii, a przecież mogłaby obok tych panów, którzy tam się w tym filmie pokazują, sportowców i dziennikarzy, mogłaby się przecież pojawić jakaś kobieta, sportsmenka z tamtych lat. No tutaj ja biję się w pierś, że to powinno być troszkę inaczej i że powinniśmy byli zaprosić do tego przedsięwzięcia kobiety związane jakoś, które również pamiętały Kozakiewicza. Nie mamy pewności, czy one byłyby, na pewno dałyby nam ten wgląd, dobry wgląd w życie osobiste Kozakiewicza, coś odkryły przed nami, czego Kozakiewicz nie zdecydował się odkryć, ale no, też nie podjęliśmy tej próby.
Ja myślę, że sprawa kobiet to nie jest taka, że musi być parytet i że kobiety są lepsze. Nie są lepsze, ani nie są gorsze. Po prostu generalnie to jest mniej więcej połowa ludzkości, tak? Nawet ciut więcej. Nawet większa połowa. Tak. Także w tym sensie tak, pewien jakby drugoplanowość tych kobiet jest w tym filmie taka troszkę patriarchalna, bym powiedział. I feministki tutaj pewnie będą miały do was pretensje. Ale ja nie jestem feministką. Ja mam jakby inną pretensję, aczkolwiek ja doskonale rozumiem, dużo łatwiej jest teraz narzekać niż to robić. Więc to bierzmy to tut proporcją gardę, tak? Nie wiadomo, jakby wypadła żona, ja bym ją próbował wziąć do wywiadu i zobaczyć, czy jej opowieść jakby nie wzbogaca, ponieważ niezwykła determinacja Kozakiewicza, jego taka jakaś siła woli, ten hart i tak dalej, może się brał z jego własnego jakiegoś jestestwa, a może ta kobieta, która mu towarzyszyła i do dzisiaj towarzyszy przez całe życie, tak, od momentu jak ją spotkał, była tą jak gdyby najważniejszą osobą. Ja po prostu jestem ciekaw, jak to oglądam. Mhm. Czy taki facet jak Kozakiewicz był sam sterem, żeglarzem, okrętem, tak? Czy też rzeczywiście za nim stała, no jak jest biografia Lecha Wałęsy, tak, którą Wajda zrobił, a potem książka Danuty Wałęsowej, no to powiedziałbym, to jest dużo ciekawsze. Ten Wałęsa widziany oczami Danuty Wałęsowej. I się okazuje, że może gdyby nie było Danuty, to może i nie byłoby Solidarności w tym kształcie, w którym ją znamy. I w tym sensie jakby troszkę mi brakowało Ksawery, że nie podjąłeś tej próby, nawet przez Skype'a, żeby sprawdzić, co ta pani mówi i czy ona jest ciekawa, czy nieciekawa i tak dalej. Ja wiem, że to jest bez sensu przez Skype'a, ale lepiej tak może niż wcale. No ale nie czepiajmy się. Druga sprawa, to ja nie mam o to pretensji, natomiast taką tezę chciałem postawić, żebyście się ustosunkowali. Gdyby nie Kozakiewicz, nie byłoby Solidarności. Gdyby nie ten gest w Moskwie, to by ludzie nie zastrajkowali tak, jak zastrajkowali i nie byłoby sierpnia. Co wy na to? Nasi to jest rozmówcy, nam bardzo bliska teza. Nasi rozmówcy zaśmialiby się nam w twarz, podejrzewam, wszyscy poza Kozakiewiczem. Natomiast my w tym filmie spróbowaliśmy pokazać, ja po prostu po wielu rozmowach również z historykami podczas zdjęć do filmu, jakby no, dla mnie odpowiedź była jasna, że jednak gest Kozakiewicza nie napędził Solidarności, natomiast tchnął nadzieję po prostu przeciętnych Polaków. I tu jest ten, i to popróbowaliśmy ten motyw połączyć z faktem, że w sierpniu 80 roku niemal jednocześnie rodzi się Solidarność. Bo słuchajcie, tak jak ja to uważam, że tu nie ma wielkiego naciągania. Tak jak ja to pamiętam. Ale ja chciałbym powiedzieć, że te symboliczne nie ma, uważam, bardzo, że nie ma wielkiego tutaj naciągactwa w tym, co my pokazaliśmy w filmie. Co więcej, w filmie może nie jest to powiedziane jakoś tak expressis verbis i tak jakoś prost, ale jest coś takiego, że się czuje, że ten gest Kozakiewicza był znaczący, tak? Że on przecież chcieli mu ten medal odebrać i różne tam się dziwne rzeczy działy, więc w pewnym sensie ten gest był ważniejszy od tego złotego medalu, tak naprawdę, prawda? I to było no jakby takim no tym symbolem tego polskiego buntu wobec, tak? Nie wiem, systemu, Breżniewa, Rosjan, wszystko jedno, tak? To jakby chodzi o całą tę rzecz. No potem było wielkie pytanie, wejdą, nie wejdą i tak dalej. Ale to wydaje mi się, że jakoś lekko w tym filmie dźwięczy i to jest też pewna zaleta. To znaczy to właśnie oddaje klimat tamtego czasu, że czasem taki jeden drobny gest zmienia bieg historii. I trudno powiedzieć, to jest nie do wyliczenia, ile milionów ludzi zobaczyło ten gest, tak? Ale sport ma to do siebie, że jest jakby taki mniej polityczny, tak? A tutaj to wychodziło poza politykę tak naprawdę. To był taki jakby gest odzyskiwania godności, tak? Czegoś takiego bardzo wzruszającego, tak? Że w zasadzie nie było Polaka, który by się z
Kozakiewiczem nie utożsamiał w tym momencie. To jest strasznie ważne. Warto było ten film z tego powodu zrobić. I tu nie chodzi o jakieś takie nacjonalistyczne tony, tylko po prostu o to, że jak człowieka tłamszą, to w którymś momencie ta sprężyna wybija, tak? Drugi raz wybiła, jak Kozakiewicza tłamsili z kolei już tutaj nasi, że tak powiem, przywódcy. Działacze, politycy, był jakiś minister od sportu. Nikt już nie pamięta tych nazwisk, tak? To są takie cymbały, które zniknęły, podobnie jak znikną te cymbały, co teraz decydują o różnych sprawach. Zostawmy nazwiska, tak? Kto to będzie pamiętał, jaki dyrektor, minister, prezes te wszystkie idiotyzmy robił, tak? Ważne jest, że Kozakiewicz zdobył medal, ważne, że jakiś film powstał, tak? A ci wszyscy ważni dyrektorzy, którzy pobierają ogromne pensje i tam wszędzie są ich nazwiska i jeżdżą tymi długimi samochodami z klimatyzacją, to po prostu za 5, czy 7, czy 15 lat to w ogóle będzie mgła niepamięci. I teraz myślę, że niektórych będziemy jednak pozytywnie wspominać. No, ja nie chcę się w tej chwili spierać. Za chwilę przejdziemy do dalszej części rozmowy, to się zastanowimy nad tym może. Natomiast teraz chciałem jeszcze o tych Niemczech trochę porozmawiać, bo Kozakiewicz zdołał nie tylko tam wyjechać, nie tylko zająć pewnego rodzaju pozycję, ale także udowodnić, że jeśli ktoś stracił, to nie on, prawda? Ale jest z drugiej strony scena, która dla mnie była ważna i dobrze, żebyście tę scenę wmontowali. Wolałbym, żeby tego było w ogóle więcej. Mianowicie jest jakaś impreza, jakaś restauracja, siedzą jacyś brzuchaci Niemcy, jedzą jakieś dobre rzeczy i Kozakiewicz szykuje się do skoku i okazuje się, że w tej knajpie zrobili coś takiego, jak w wielu restauracjach bywa, że są jakieś występy, które umilają gościom posiłek, a to ktoś tam brzęka na czymś, a to ktoś tam śpiewa albo tańczy, a tu Kozakiewicz skacze wzwyż, tak, o tyczce. To pierwszy raz coś takiego widziałem, że to w knajpie się dzieje. No to chciałbym, żebyście coś mi o tym powiedzieli i o tych niemieckich jego losach. To ja tylko powiem, że to był bal mistrzów sportu niemieckich. Tam była naprawdę no, cały establishment polityczny i sportowy, więc to nie była tam jakaś sobie tam impreza, a reszta to ksawery. No, w momencie, kiedy Władysław Kozakiewicz zdecydował się, żeby nie wracać do PRL-u w roku 85 i rozpocząć nowy, kontynuować swoją karierę sportową w Niemczech, no, robił to w swoim stylu, czyli na pełen gwizdek, prawda? I miał menadżera niemieckiego, który umożliwił mu wejście do niemieckiego klubu sportowego i udział w zawodach ligowych niemieckich, od tego się zaczęło. Ponieważ Kozakiewicz, jak sam o tym mówi, na jednej nodze skakał wyżej niż wszyscy Niemcy o tyczce i tam szybko zaczął pobijać rekordy Niemiec, poprawiać je i wówczas, jak to dziś znamy również z lekkiej atletyki, po prostu poprawiał ten rekord o centymetr, w związku z tym pewnie też dostawał jakąś dodatkową gratyfikację. No to Niemcy zaproponowali mu, czy nie chciałby przyjąć niemieckiego obywatelstwa, czy też powiedzieli mu, słuchaj, my ci ułatwimy uzyskanie niemieckiego obywatelstwa, to ci tutaj ułatwi szereg rzeczy po prostu w życiu codziennym, a jednocześnie będziesz mógł skakać dla naszej reprezentacji. I no, myślę, że to była kluczowa decyzja. Właściwie być może najważniejsza decyzja w życiu Kozakiewicza. Czy jak odpowiedzieć na te propozycje? On uznał, że pójdzie w to, bo Kozakiewicz właśnie jest takim człowiekiem, prawda, który się nie zatrzymuje, bo najważniejsze jest zwycięstwo. Nic innego nie jest ważniejsze. Tak bym w skrócie opisał te niemieckie losy. Ale jeszcze może dodam tylko, że jednak ta decyzja nie przyszła mu łatwo i mimo iż on próbował mnie przekonać przed kamerą, że wszystko jest okej, Niemcy świetnie, ja sobie tam radzę, prawda, znakomita niemiecka emerytura sportowa,
to jednak i wierzę, że widz też to dostrzeże, że jest tam to rozdarcie, jest nawet, nadal w nim jest, Polska jest w jego sercu i myślę, że jakoś jest to taki powód do jakiegoś takiego niepokoju, który cały czas w nim jest. Mimo, że on to dość precyzyjnie przykrywa. Ja właśnie, jeśli drugiej rzeczy mi brakowało, to bym chciał o tym więcej. To, co mówisz, oczywiście gdzieś tam pewnie taka cienka nuteczka jest, ale ona jest bardzo subtelna i taka jakby niedopowiedziana. Być może dopowiedzenie by to zepsuło. To nie jest powiedziane, że jak się wszystko wyjaśni od A do Z, to jest lepiej, bo czasem właśnie jest gorzej. Więc to nie jest tak, że ja uważam, że to jest źle. To trzeba by sprawdzić. Natomiast z paru powodów wydaje mi się, że te jego niemieckie losy byłyby interesujące. Znaczy, gdyby ich było trochę więcej. Po pierwsze, ta scena, o której mówiłem, to może ja nieuważnie oglądałem, ale ja nie złapałem, że to tacy mistrzowie sportu czy tam coś, tylko zobaczyłem knajpę, siedzą jacyś ludzie przy kotlecie. W pierwszym ujęciu wchodzi Helmut Kohl do tej knajpy, ale no to trzeba pamiętać Helmuta Kohla oczywiście. Trzeba pamiętać Helmuta Kohla, gruby, wielki facet. I chyba siedzi Franz Weizsäcker, czyli ówczesny prezydent. Okej, ale kto to pamięta dzisiaj Helmuta Kohla i Weizsäckera? To jest niestety tak, że historia biegnie szybko i w podręcznikach historii nazwiska figurują, natomiast twarzy możemy już nie pamiętać. To po pierwsze, poza tym kapusta, tak? Nazwisko takie mało, powiedziałbym, romantyczne, to zdaje się, tak to się tłumaczy na język polski. No żartuję, może to głupi żart. W każdym razie chodzi mi o to, że ja bym chciał dowiedzieć się i właśnie to mi troszkę tego zabrakło z waszego filmu, jaką cenę on za to zapłacił, Kozakiewicz. I to nie tylko jest to, że ta polskość i tak dalej. Ilu, słuchajcie, poza Polską żyje 20 milionów Polaków. Wiecie o tym? Ludzi, którzy się przyznają albo do tego, że mówią po polsku, albo mają takie polskie korzenie, że ten... W związku z czym... Duży rynek do zagospodarowania. W związku z czym 30% ludzi, którzy mają takie poczucie jakiejś polskości, 30%, 1/3 tego narodu, czy społeczeństwa, jak zwał, tak zwał, żyje poza Polską, w Australii, Stanach, Chicago, Kanadzie, Południowej Afryce, Niemczech, Francji, Anglii, tak, milion ludzi ponad żyje w Anglii, tak? Więc czepianie się, i oni marzą o brytyjskim obywatelstwie, więc czepianie się Kozakiewicza, że wybrał niemieckie obywatelstwo wtedy, co mu dawało szansę, żeby po prostu istniał jako sportowiec, jest moim zdaniem małostkowe. To jest coś takiego, że jak gdyby kiedyś Boj Żeleński o tym pisał, że w Polsce to wszyscy zazdroszczą wszystkim wszystkiego i kanonik zazdrości żonie szewca, że urodziła bez bólu. Tak? Że to po prostu jest głupie. To wynika z małostkowości, braku jakby rozeznania, niezrozumienia prostego faktu. Okej, ale ja jednak zawsze w takich sprawach zwracam uwagę na kontekst historyczny. Czy gdzie dana sytuacja się dzieje? Bo w danym kontekście historycznym ona może wyglądać trochę inaczej, a po 40 latach może wyglądać inaczej. Więc ja generalnie zgadzam się, natomiast ten kontekst historyczny właśnie tych różnych, zwłaszcza rzeczy, które nabierają wymiarów symbolicznych, to one są wymiarami symbolicznymi tylko w tej danej sytuacji. No, co teraz, przepraszam, co na przykład piłkarze robią, jak strzelą gol? No cuda robią. A czy ktoś zwraca na to uwagę? Czy to ma jakiś symboliczny wymiar? No kompletnie nie. Oni tam mogą skakać te fikołki w nieskończoność. Dlatego mówię, to wszystko jednak, ten kontekst historyczny, ja gdzieś tam staram się o tym pamiętać. Ja wiem, ale ja mam wrażenie niestety, że propaganda PRL-u rzuciła taki długi cień i że to tak naprawdę tak jak ja bronię PRL-u w pewnych zakresach, to akurat to trzymanie tego takiego szczękościsku na temat Niemców, kiedy Niemcy przeszli ten proces takiej resocjalizacji bardzo głęboki i przyjechał ten Helmut Kohl, ukląkł przed pomnikiem w getcie, znaczy przed pomnikiem w centrum, tam gdzie teraz stoi Poli i tak dalej, to się wszystko jeszcze działo za czasów w ogóle Gomułki, czyli 20 lat wcześniej, także to jakby
wypominanie Niemcom, że takie rzeczy zrobili, to jest trochę tak, jakbyśmy teraz się denerwowali o Grunwald, tak, że ten Jungingen to był kawał łobuza, że on tutaj na tym koniu tam walczył i dobrze, że zginął, tak, no to bez sensu. Kozakiewicz wybrał Europę. Kozakiewicz powiedział, ja mam prawo, tak, rząd polski to jest rząd, który sobie uzurpuje prawo do tego, żeby decydować o moim losie. Wała, tak? To jest to, co zrobił Kozakiewicz. Ja uważam, że on zrobił dobrze. Natomiast doskonale rozumiem, dlaczego można mieć w tej sprawie jeszcze inne opinie i ja je szanuję, ale nie wiem, czy gdybym był w takiej sytuacji, jakbyś ty, Darek, zrobił, tak? Dostajesz propozycję, żeby robić film w Hollywood, ale musisz przyjąć amerykańskie obywatelstwo. A ci Amerykanie przecież teraz tutaj się denerwują na nas i nie chcą, żeby TVN został zabrany im i tak dalej. Być może zaraz będzie wojna polsko-amerykańska, tak? Troszkę udziałów będą musieli sprzedać. Boże, już nie róbmy z tego takiego wielkiego halo. No. Tak, tak, ja wiem. Na Węgrzech tak robili i co? Fantastycznie jest, tak? Już nie ma żadnych obcych tam miazmatów, tak? Wszystko jest tak, jak należy. Także tutaj absolutnie uważam, że Kozakiewicz zachował się w sposób bardzo, powiedziałbym, mądry. Tak, że nie, czy on się wypiera tego, że jest Polakiem, czy wypiera się tego, że Polska dała mu wtedy, kiedy mogła, to, co mogła? Przecież nie, on w tym filmie jest bardzo... Nie, on się nie wypiera, nie. Ja niedawno byłem z nim na spotkaniu, ja powiedział, że on się czuje Polakiem jak najbardziej, mieszkającym w Niemczech, ale on gdzieś tam jest Polakiem i tego jakby nie ma tutaj problemu tożsamości własnej, chyba nie. Ja myślę, że od 2004 roku, odkąd kiedy Polska weszła do Unii, to powinniśmy raczej patrzeć na nasze sprawy trochę z tego punktu widzenia, że wreszcie nas dopuścili do tego, że jesteśmy jakby w tej jednej rodzinie i że to chyba jest ważniejsze. Konrad, ale właśnie chodzi o to, wreszcie nas dopuścili. Czemu nas ktoś ma do tego dopuszczać, że my jesteśmy w tej rodzinie? Powiedz. Dlatego, że byliśmy... No, freudowskie właśnie jest przejęzyczenie. Nieudacznikami. Jak czytasz krakowską szkołę historyków z XIX wieku, to się dowiesz, dlaczego były rozbiory, tak? Ale na ten temat można długo dyskutować. Po prostu oni wybrali lepszą drogę. Możesz wybrać drogę na prawo i na lewo. Jeśli pójdziesz w niewłaściwą stronę, to będziesz biedny. Jak pójdziesz we właściwą stronę, będziesz bogaty. Oni poszli we właściwą stronę. To jest bardzo proste. My kupujemy niemieckie samochody. Gdzie masz te polskie samochody? My kupujemy francuskie wina i tak dalej. Gdzie masz te polskie wina? No, bądźmy tutaj posią gardę. A gdzie masz te polskie kolonie, które pozwoliły zarobić na te fabryki niemieckich samochodów? Polskie kolonie były, tylko my nie mamy odwagi, żeby je tak nazywać. To był... Ale masz na myśli te Kresy Wschodnie, rozumiem? A, absolutnie, to było przecież to samo. Także jak przeczytasz całą teraz baterię książek... Przepraszam, ja oczywiście, broń Boże, nie chcę wchodzić w tę dyskusję, ale to nie było to samo. 10 milionów Afrykańczyków zabitych przez króla Belgii, to nie jest polski kolonializm. Naprawdę, Leopold był gorszy... Ja mówię to, że wiecie, na zasadzie żartu, no, że po prostu różne rzeczy się ciągną, te historie za nami, sobie wypominamy tam, więc to można to tam oczywiście. Więc... Ale na przykład Duńczycy i Szwedzi akurat chyba kolonii nie mieli, a całkiem nieźle sobie dają radę. Norwego, ale to zostawmy. Teraz tak, wracam do tych Niemiec jeszcze na chwilę, z tego prostego powodu, że mieliście szansę i zresztą wam dobrze życzę i myślę, że powinniście tym filmem próbować handlować, pokazać ten film w Niemczech i co więcej, gdybyście rozbudowali w porozumieniu z Niemcami tę niemiecką sekwencję, to raz, byście dostali trochę pieniędzy na to, dwa, Niemcy też mają takiego bzika, że jak nie ma trochę o nich, to oni są mniej zainteresowani. W związku z tym film miałby szansę na bardziej taki jakby europejski rynek, w dobrym słowa tego znaczeniu. To nie chodzi tylko o pieniądze. To po prostu chodzi o to, żeby pokazać tego Kozakiewicza. Wejść w obieg i pokazać tego Kozakiewicza jak taki model Polaka, który potrafił mądrze się zachować. Że to nie mamy, prawdę mówiąc, polska historia to są generalnie klęski, tak? Od Maciejowic przez tam wszystkie, aż do, powiedzmy sobie, aktualnych zwycięstw, które są. Ale Grunwald, no weź. No, Grunwald się okazało nie, też, że de facto Grunwald był przegrany. Powstanie wielkopolskie.
No, to jest jedyne i to tylko dlatego prawdopodobnie, że poznaniacy byli dobrze, że tak powiem, wychowani przez niemieckie szkoły, bo tam był porządek i oni umieli to powstanie zrobić w sposób należyty. Wszystkie inne się nie udały, bo szkoły były słabe. Znam tą teorię. Wszystko, co najlepsze, dostaliśmy od naszych rozbiorców. Słuchaj, trochę tak jest niestety, że te reformy, które w Polsce były wprowadzane, wprowadzali nasi opresorzy. Pańszczyznę zlikwidowały tamte państwa. Tutaj nie mogliśmy sami tego zlikwidować. No ale to jest długi spór. Ja myślę, że z historykami i antropologami i różnymi innymi jeszcze osobami mogę cię do tej rozmowy zaprosić. Będziemy się zastanawiali, dlaczego jest czarna legenda Europy Środkowej i Wschodniej i dlaczego, że tak powiem, te tereny od XVIII wieku uważane są za terytorium dzikie i takie jak gdyby trochę przypominające Afrykę. I na ten temat mam tutaj kupę książek. Jest kilku amerykańskich historyków, którzy się nad tym zastanawiają. I podróże do wschodniej Europy są mniej więcej podobne do podróży po Afryce. Kraj dziki. Ale czy odpowiedź nie jest bardzo prosta, że to były tereny zawsze w zasięgu Rosji? Nie, dlatego że Rosja dopiero od pewnego momentu się, że tak powiem, tam znalazła w takim sposobie, w jakim potem istniała. Raczej były to w zasięgu Tatarów i różnych innych tam jakichś ludzi. No ale mówię w ogóle o ten taki wschodni Tygiel, oczywiście. Zgoda. Mamy pecha, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale na przykład Finowie też byli w tym zasięgu, a generalnie rzecz biorąc, jak pojedziesz do Finlandii, to zobaczysz, jak tam jest. W związku z czym nie zawsze położenie blisko Rosji jest takie fatalne. I Finowie potrafili na przykład się obronić przed agresją Rosji, a Polska przed agresją sowiecką nie. No, ale wróćmy do naszych baranów. Ja wam dobrze życzę, w związku z czym bym próbował z tym waszym filmem dostać się gdzieś do Niemiec, a nawet gdybyście mieli ochotę zaproponować im, że możecie zrobić, nie wiem, rozszerzenie tego filmu, dobudowanie sekwencji niemieckiej. Ja bym się tego nie brzydził, bo film jest na tyle dobry, że go nie zepsujecie. Jeśli rzeczywiście wam by się taki epilog, powiedzmy. Znaczy nawet gorzki, nawet taki, że to jest pewna cena, którą się płaci, i że ale ten wybór to jest trochę taki wybór, czy brać udział w powstaniu warszawskim, skoro ono już wybuchło, tak? To nie miało sensu, ale jakby trudno było nie walczyć, tak? I to trochę w takiej sytuacji był Kozakiewicz. Że zostać tutaj, to by klepał biedę i by się sfrustrował i skończył jako alkoholik być może, tak? Bo tak, takie te czasy były. A jak tam wyjechał, no to trochę rzeczywiście łezkę uronił, ale za to jest tak, jak jest, tak? Jest wybitnym niemieckim sportowcem i jeszcze sporo ciekawych rzeczy może w życiu zrobić. Dobrze, ale to jak gdyby są takie refleksje, które możemy snuć długo. Ja chciałem, żebyśmy przeszli jeszcze do następnego tematu. Czyli zastanowili się nad w ogóle twoją działalnością, Darku. Ja nie mówię o tym w złym sensie tego słowa, tutaj nic nie sugeruję, żeby było jasne. I w jakim sensie Xaverego, mianowicie jak się w Polsce robi filmy dokumentalne. Żebyśmy teraz jakby odbijając się od udanego niewątpliwie filmu, który nie był bardzo drogi, jak na taki film to on był względnie tani, to no właściwie dlaczego jest tak źle? Dlaczego ja mam takie wrażenie, że żyjemy teraz w okresie, teraz tutaj wyleję tutaj różne skargi swoje, jak włączysz sobie internet i popatrzysz na to, co jest na Facebooku, jak popatrzysz na to, co jest na YouTubie, ilość różnych YouTuberów, facebookowych jakichś transmisji, to i ja nie mówię jakby o polityce, że to trzeba zaraz robić coś agitacyjnego, bo to niestety jest ten kanał, w który no, wiele osób wpada. Natomiast mam takie wrażenie, że jest trochę tak jak w stanie wojennym, to znaczy, że po prostu poza wtedy taką niszą, jaką było studio Iżykowskiego i szkoły filmowe, nie można było nic zrobić o stanie wojennym, kompletnie. Po prostu ten stan wojenny nie istnieje w polskim filmie. Z trudem Kieślowski... Słucham? Powiedziałem słowo szlam. Tak. Z trudem Kieślowski, który miał pozycję już taką, że wywojował,
wywojował film, za który dostał po głowie pod tytułem Bez końca na przykład, prawda? Więc były wyjątki. Powstał film Bosiewicza Wigilia w studiu Jerzykowskiego. Powstały filmy w szkołach filmowych. Ja tu nieskromnie powiem, że mi się udało zrobić film o dzienniku telewizyjnym, Dziennikarze 82, ale dlatego, że byłem studentem. Dlatego mnie tam wpuścili, bo takiego studenta to tam, a co taki student może zrobić? I parę osób zrobiło też jakieś takie rzeczy, które no, są zapisem tamtego czasu. Gdzie masz w dokumencie zapis naszego czasu? To ja mogę krótko zacząć, bo mam swoją teorię na ten temat. Znaczy, pierwszy problem dla mnie to są jednak niestety szkoły filmowe, które u młodych adeptów reżyserii wytwarzają taki obraz, że to, co oni robią, to musi być bardzo autorskie, bardzo artystyczne i bardzo osobiste. I to się przenosi na to, że jest niewielu reżyserów i reżyserek podejmuje tematy jakby społecznie zaangażowane. A jeśli społeczne, no to naprawdę już jakiś taki tam no jakiś dół społeczny, albo ten przysłowiowy nowotwór w rodzinie, jakby taka, no taki interwencjonizm społeczny. Natomiast rzeczywiście ja mam wrażenie takie, że ta młodzież, już nie taka młodzież reżyserska, wcale się jakby nie chce chwytać za rzeczywistość, która jest tu i teraz z jednej strony, a z drugiej strony, ale to już jest takie moje bardziej takie producenckie z kolei takie narzekanie, wychowani w tym duchu takim artystycznym zapominają o widzach. Ja zawsze, kiedy już pracuję z reżyserem nad projektem, zwłaszcza na tym etapie montażu, przypominam, słuchaj, to ma ktoś oglądać, to ma być dla niego pasjonujące przeżycie. Pamiętajmy o tym, że robimy to dla widzów. I wtedy jakby taka postawa no też uruchamia pewne rzeczy. Więc moim zdaniem początek problemów zaczyna się w szkołach artystycznych, no, które gdzieś tam jakby takie zaangażowanie na przykład w bieżące życie traktują jako coś gorszego, no, jako forma na przykład dziennikarstwa. I tak to się później toczy. Ja rozumiem, co mówisz. Co więcej, jak rozmawiałem o tym z Agnieszką Holland, to ona powiedziała, że te szkoły filmowe teraz to są fatalne, że one właśnie uczą bycia w wieży kości słoniowej. Wieży no to kości mi chodzi, mniej więcej, tak. W jakim sensie moje własne doświadczenie ze szkolnictwem filmowym było takie, że ja jakby świadomie nie dobijałem się o to, żeby studiować w Łodzi. Jak się zorientowałem, jaki tam jest kierunek, to były lata 80., ponieważ się okazało, że tam generalnie jest kierunek taki, żeby robić dziury w taśmie i różne eksperymenty. Czy czasy Józefa Robakowskiego. Tak. Józef Robakowski wtedy rządził w szkole filmowej. Różne eksperymenty i ówczesne władze to uwielbiały, ponieważ to było jakby pełna wolność w zakresie takim, że to w zasadzie nikogo nie obchodziło i tak dalej. W Katowicach natomiast, które miały być szkołą Janczarów, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Edward Zajczyk, wybitny kierownik produkcji, zaangażował w czołówkę wówczas ludzi robiących filmy takie właśnie zaangażowane, czyli Zanussi, czyli Kieślowski, a wpadał tam Kuc i Wajda i tak dalej. I myśmy tam ściągali już sami różnych ciekawych reżyserów. W związku z czym myśmy nie mieli nic, nie mieli sprzętu, nie mieli w ogóle żadnego rozsądnego zaplecza. I co więcej, była jeszcze taka czarna legenda, że nas pan prezes Szczepański tam specjalnie umieścił, żeby tworzyć szkołę propagandy. Coś jak dzisiaj ta szkoła w Toruniu, prawda? Ta szkoła ojca Tadeusza Rydzyka. I że z tego wyjdą ci janszarzy, którzy będą robili tę straszną propagandę komunistyczną. A efekt był taki, że to dokładnie było odwrotnie. To znaczy myśmy zaczęli robić filmy właśnie pod wpływem w dużej mierze na przykład Kieślowskiego, które generalnie w Krakowie na przykład nasz festiwal wyrzucał. Tak, mnie to spotkało, jestem teraz niedawno, znowu powtórka z historii. Pamiętam, że zrobiłem film o tym dzienniku, ja dostałem nagrodę od Wajdy za ten film na festiwalu, oczywiście Kraków go nie przyjął, myśmy zrobili ofowy pokaz. To był tam 83 czy 84 rok. I było można, tak?
I dzisiaj nie jest tak, że całkiem nie można, bo na przykład Michał Edelman, syn wybitnego autora zdjęć, wybitnego operatora, zrobił film Ostatni rycerze prawej strony. I to w dodatku zrobił film z pewną, no nawet odrobiną sympatii dla ludzi z kręgów takich nacjonalistów łódzkich, zapomniałem jak się nazywa ta organizacja. W każdym bądź razie on się jakby z nimi zaprzyjaźnił, no w takim sposobie, że z nimi obcował i pokazywał ich dobre i złe strony. I powstał, nie wiem czy znacie ten film, powstał moim zdaniem bardzo wybitny portret właśnie tych nacjonalistów, z którego wynika, że to są w dużej mierze ludzie skrzywdzeni przez życie, odrzuceni, którzy znaleźli właśnie w tej ideologii, w tym sposobie bycia i glanowaniu ludzi na ulicach pewnego rodzaju rekompensatę dla ich nieszczęść. A z drugiej strony bywają sympatyczni, robią jakieś tam zbiórki na chore dzieci i tak dalej. Także to nie są jakieś potwory, chuligani, którzy tylko by niszczyli. Ten film jest robiony z bliska. To znaczy on jakby jest z nimi, ale ich nie chwali. On po prostu ich pokazuje. No pytanie, dlaczego mimo, że w szkole można i ten Michał mógł to zrobić, Paprzycki zrobił film, który też w jakiś sposób o tym opowiada. Moim zdaniem lepszy, w sensie bardziej pogłębiony jest ten film Edelmana. Paprzycki zrobił film pokazujący też takie te manifestacje i tego byłego księdza, pamiętam jak on się nazywa, który gdzieś tam nienawistnie na rynku jakiegoś miasta wygłasza przemówienia o, nie wiem, różnych nacjach, których nie lubi, tak? To taki bardziej reportaż, aczkolwiek też zapisał coś, tak? To znam takie dwa tytuły, które mi się jakby spodobały. Nie są to tytuły, które są jednoznaczne, tak? Szczególnie właśnie ten film Edelmana. Bo mi chodzi o to, że to wcale nie musi być apologia, nie wiem, opozycji, tak? Czy krytyka tych nazioli, tak? Bo to może być też jakby inaczej, bo na przykład zrobił Gdula reportaż socjologiczny o miastku, tak? To się tak nazywało. Teraz to jest ten poseł lewicy w Sejmie i chyba już przestał się zajmować socjologią, ale parę lat temu wydał taki raport socjologiczny, z którego wynikało, że w tym miastku czy miasteczku na Mazowszu od 500+ istotniejsze było odzyskanie jakby godności przez tych ludzi. Tak? I pokazanie tego, to jest jakby, no nie jest to gotowy scenariusz, ale to jest gotowy jak gdyby taki research do zrobienia filmu. Obraz socjologiczny pewnej. Tak, tak. I to byłoby szalenie ciekawe, tak? Ale jest blisko, żeby to nie była publicystyka i takie socjologiczne tylko słupki, tylko że blisko wybrać jakichś ludzi i pokazać, dlaczego oni tak myślą. Ja taką próbę trochę podjąłem z wielkim trudem i z, że tak powiem, przeszkodami i schody były wszędzie w filmie Dobra Zmiana, prawda? Gdzie ja próbowałem pokazać obie strony, starając się być stosunkowo bezstronny, na ile mogłem, tak? Ale to można na palcach jednej ręki policzyć te inicjatywy. Teraz powstaje film o tych sędziach prześladowanych, tak? Już chyba jest gotowy, ja widziałem kawałek tego filmu. Ja bym na przykład bardzo chętnie zobaczył film o Julii Przyłębskiej i jej mężu i jak się tacy ludzie jak Julia Przyłębska potrafią znaleźć w tej sytuacji, kiedy z jednej strony mają pełną aprobatę, a z drugiej strony pod ich domem w Berlinie są manifestacje nieustannie jakichś ludzi, którzy uważają, że to jest nie fair, co oni robią. No i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tego nie ma? Teraz Ksawery, ja później jeszcze coś mogę. Trudno mi tutaj jakby decydować za kolegów reżyserów, koleżanki reżyserki. Ja mogę tylko powiedzieć z mojego doświadczenia, że każdy projekt to jest jakby, trzeba się liczyć z taką perspektywą przynajmniej roku, dwóch, kiedy zamysł, pomysł na film wejdzie w fazę realizacji. To wynika z ogromnej biurokracji, jaka panuje w dwóch instytucjach, które no jeszcze jakby dotują te pomysły, czyli w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i w telewizji. Ja jestem im wdzięczny, że mogę od czasu do czasu otrzymać pieniądze od nich na swoje filmy, ale no, to trwa ile trwa i tutaj ja nie za bardzo mam wpływ, ani też okazuje się producenci nie mają wpływu na to, że to wszystko toczy się tak wolno. Bo trzeba pamiętać o tym, że jednak dotacja PISF-u na produkcję to jest tylko połowa sukcesu, prawda? Trzeba znaleźć drugą połowę budżetu,
żeby rozpocząć zdjęcie, a żaden producent nie wyłoży własnych pieniędzy na, a tym bardziej sądzę reżyser, nie wyłoży własnych pieniędzy na przedsięwzięcie o Julii Przyłębskiej, bo to trzeba pojechać do Berlina, prawda, próbować się z nią skontaktować, posiedzieć tam z nią, o ile ona cię wpuści, posiedzieć z nią, mieć kamerę, mieć no może jakiegoś dźwiękowca, może jakieś trochę też światła. W związku z tym to wszystko wiele kosztuje, no i dlatego ja uznaję, że muszę się dwa razy zastanowić, zanim podejmę decyzję, że tak, to chcę robić, to na to poświęcę kolejne dwa lata mojego życia. No tak, los reżysera jest trudny, dlatego że trzeba z czegoś żyć, tak? W związku z czym rozumiem, że w cudzysłowie, nie obraź się, jest łatwiej zrobić film o Kozakiewiczu, bo generalnie TVP tu da na to pieniądze, PiS da na to pieniądze i tak dalej, no bo ten Kozakiewicz to prawie bohater narodowy, tych Niemców tam mu zapomnimy. Ale to nie ma takich prostych reguł. Przepraszam, Konrad, ale to od razu wejdę ci słowo. My trzykrotnie do PiS-u startowaliśmy z Kozakiewiczem. Nie ma takich prostych reguł, nie ma prostych tematów. A nawet jakby... Nawet w momencie, kiedy telewizja już powiedziała, o fajny ten scenariusz jest, to zanim my mogliśmy ruszyć ze zdjęciami, to Irena Szewińska umarła. Ja wiem, znaczy słuchajcie, przecież ja jestem po waszej stronie, znaczy pracujemy w tym samym miejscu i ja sam się z tym borykam, próbuję to obchodzić. Natomiast obawiam się, że rzeczywiście zabrnęliśmy tutaj w takie jakieś niedobre rejony. Ja mówię jakby o całości tego biznesu dokumentalnego, że rzeczywiście można zrobić bardzo dobry film o Kozakiewiczu. To wam oddaję i przecież ponad godzinę o tym rozmawialiśmy. Powstają interesujące filmy, jeśli będzie czas, to jeszcze puścimy ten trailer filmu o Beksińskich i ten film robi ogromne wrażenie i to jest dobry film, tak? Trudno powiedzieć, żeby nie powstawały, bo powstają. Zrobił Maciek Cuskę film, który jest nagradzany, Wieloryb z Lorino, który jest bardzo ładnie zrobiony. Problem tego polega na tym, przy całym szacunku, bo ja uważam, One nie dotykają tu i teraz w ogóle te filmy. One nie dotykają nie tylko tu i teraz. One nie dotykają jak gdyby, bo to można zrobić film. Ja na przykład teraz próbuję napisać scenariusz, czy próbuję, piszę scenariusz o wyborach, które mieli Polacy w 1944 roku na wiosnę, tak? Czy dogada się ze Stalinem, czy się nie dogada ze Stalinem, tak? Czyli też jakieś... prahistoryczne, przedstępowe debaty. Popatrz, co się dzisiaj dzieje między Moskwą, Waszyngtonem, Pekinem i gdzie jest Polska, tak? W zasadzie ten dylemat dzisiaj wrócił, a gdzieś tam jest Berlin. Więc z moich projektów, które składałem do PiS-u, ten jakimś cudem przeszedł, tak? Składałem współczesne, oczywiście nic nie przeszło, ta fabuła przeszła, będę teraz pisał. Zresztą to wybitna postać, ja bym chciał o tym człowieku, który próbował to koło historii jakoś zatrzymać i odkręcić. Facet, który uratował Sikorskiego we Francji w 1940 roku, bo przyleciał samolotem z Anglii, go zabrał do krążenia niemieckiego i dzięki temu Sikorski mógł zrobić polską armię we Francji. Potem przyleciał do Polski w 1944 roku, wylądował na spadochronie, będąc już bardzo starszym panem. I próbował namówić w Polsce polityków podziemia w Warszawie, żeby za wszelką cenę dogadali się z komunistami, stworzyli tutaj rząd, bo tak czy inaczej Stalin zrobi swój rząd i jeśli się nie dogadają choćby trochę, to po prostu będzie tak jak było potem, prawda? A potem ten sam facet wyjechał, no uciekł tak naprawdę na zachód, i był jednym z twórców klubu Bilderberg, a potem Unii Europejskiej. Więc są takie postaci, stosunkowo mało znane, Józef Rettinger. To ja powiem, ja chciałem coś powiedzieć wobec tego, ponieważ mówię, problemem są szkoły artystyczne i to artystyczne podejście do twórczości, to z drugiej strony powiem coś też na obronę. Znaczy, te rzeczy, o których mówisz, no one się nam wylewają każdego dnia z telewizji, z internetu, znaczy te tematy. Oto są rzeczywiście takie bieżące, zaangażowane też często politycznie tematy. No i teraz pytanie, czy z tego można zrobić film? Bo film to jednak ma mieć coś więcej niż
bieżący, znaczy komentarz na temat bieżących wydarzeń, które nas otaczają. I ja mam na przykład taką swoją teorię, że bardzo często te rzeczy, w które ja się angażuję, to one dotyczą prawdopodobnie największego wydarzenia, które się wydarzyło za mojego życia, czyli upadku wielkiego imperium. Tego oczywiście za Bugiem. I ten upadek tego imperium, my ciągle żyjemy w cieniu tego upadku. I różne rzeczy sobie robimy w związku z tym, że ono upadło i się staramy z tym uporać. No, Kozakiewicz też jest pewnym elementem tej takiej ogólnej historii, no bo tam oczywiście nie od razu to imperium upadło, no ale wiadomo, że od Solidarności gdzieś tam się troszkę Solidarność pomogła. No więc ja myślę, że każdy ma też jakąś swoją obsesję tematów. A ci, którzy powinni być może, bo nie mam poczucia, że powinni, ale że chcieliby reagować na bieżąco, to się dzieje wokół, to niech oni to robią. Można też wziąć kamerę i naprawdę, znaczy przejście proceduralne przez te instytucje, które, o czym mówił Ksawery, z bieżącym aktualnym tematem, no to jest właściwie niemożliwe, no. bo to jest rzeczywiście 2 lata jakiejś walki przez instytucje, które dadzą, nie dadzą, zadecydują czy nie decydują, więc jedyne co można zrobić, to wziąć kamerę z kolegą operatorem i później to zmontować na komputerze i albo to się uda, albo nie. Ja nie mówię, że to jest idealnie, ale tak jakby jesteśmy w takim chorej sytuacji zaognionego konfliktu politycznego, który na różne obszary naszej aktywności działa, że no nie wiem, może kiedyś z tego wyjdziemy i można coś z tym będzie zrobić, a póki co no to właśnie ci biedni reżyserzy po szkołach artystycznych kombinują, jak tu zrobić większe rzeczy, które zrobią dużo większą syntezę natury, kondycji ludzkiej niż aktualny problem, który dzieje się na ulicach, który jest ciekawy, ale od rana do wieczora możemy go obejrzeć w telewizji. No, ja się z tobą o tyle zgadzam, że rzeczywiście nie jest tak prosto od razu zrobić syntezę, ale ja za każdym razem wtedy przywołuję film pod tytułem Robotnicy 80, tak? Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, wtedy chyba się nazywała jeszcze tylko dokumentalnych, WFD, wysłała ekipę gdzieś tak na początku sierpnia, Andrzej Chodakowski, Andrzej Zajączkowski do Gdańska. Nikt nie wiedział, łącznie z Edwardem Gierkiem zapewne, a może i Leonidem Breżniewem, czy wjadą tam do stoczni czołgi, czy podpiszą umowę z panem Lechem Wałęsą, tak? Powstał film, można różnie oceniać, czy to jest bardzo wybitny film dokumentalny, czy to jest tylko taki rozbudowany reportaż, bez którego bylibyśmy dużo, dużo ubożsi, prawda? Oni po prostu filmowali to, co tam się działo. Z tego wyrosła jednak chyba pewna metafora. Znaczy zapis tego historycznego zdarzenia, bo ono się okazało historycznym, tych negocjacji Wałęsy z Jagielskim i tak dalej, no do dzisiaj jest do znudzenia tłuczony przez telewizję i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że politycznie to wszystko jest zaognione i tak dalej, ale wydaje mi się, że to naprawdę nie jest normalna sytuacja, że te publiczne środki są tak całkowicie jakby ograniczone, że my się na to jakby zgadzamy, a ci, co się nie zgadzają, to dostają, że tak powiem, wilczy bilet, tak jak ja przez, nie wiem, 2 czy 3 lata nie mogłem dostać ani złotówki z PiS-u, tak? Mimo, że ja nie jestem jakoś politycznie szczególnie aktywny i co więcej, zostałem bardzo skrytykowany przez opozycję uliczną, że za mało heroizowałem ich działanie w filmie Dobra Zmiana, tak? I więcej dostałem krytycznych uwag od pań, które tam walczyły, że tak powiem, ciężko się poświęcając. Jakby doceniam, no ale no tyle mogłem zrobić, ile zrobiłem, poza tym jednak wydawało mi się, że jakby no porównywanie tego z Powstaniem Warszawskim nie jest do końca na miejscu i że ktoś tam stał przez 24 godziny pod Senatem, to nie znaczy jeszcze, że tutaj odznaczył się odwagą taką, jak ludzie, którzy ginęli w kanałach. Ale słucham. Co myślisz o, no bo właśnie jaki jest, jakie byłaby wtedy rada na to, o czym tutaj rozmawiamy, prawda? Co zrobić, żeby powstawało więcej filmów dokumentalnych, ciekawych, szybciej crowdfunding może jest znaczy, to jest trochę rzucanie grochem o ścianę, bo my możemy sobie tutaj ponarzekać, tylko że po pierwsze, jeśli nie będziemy publicznie o tym rozmawiali, a
nie znam forum takiego, gdzie ktoś publicznie o tym rozmawia. Po prostu nie ma. Odbywa się forum filmowców w Krakowie. Czy usłyszałeś tam choćby jedno pytanie w tej sprawie? Odbywają się festiwale. Ja pamiętam, w Krakowie brałem udział w dyskusji niejako przeze mnie wymuszonej, jak nie chcieli puścić dobrej zmiany, bo tak szybko tam zaimprowizowali tę dyskusję i orzekli, że młodzi filmowcy się nie interesują współczesnością i temat jest odfajkowany. Ja cały czas się upieram, że to wcale nie musi być w jedną stronę, bo jakby to powiedzieć, pokazanie też dziur i rozmaitych rzeczy, które są, nie wiem, na prowincji, i pokazanie do tego, co robiły polskie dokumenty w latach 70. Kamieńska, Kosiński, Łoziński, nie chcę skrzywdzić kogoś, więc już nie pamiętam wszystkich nazwisk. Te dokumenty pokazywały jakieś włókniarki w Łodzi, pokazywały jakichś robotników, tak? Kieślowski przecież też robił te dokumenty. Ale to były krótkie formy i one miały jednak taki element artystyczny w sobie, miały pewien pomysł. Ale nie broni robienia tego artystycznie, na miłość boską. To nie, właśnie chodzi o to, żeby to robić w sposób, jakby to powiedzieć. Ale potem nie ma gdzie tego pokazać, jak to jest takie króciutkie. Ale czekaj, nie, ale rozumiem, że mówimy o problemie jakby takim. Po pierwsze nie trzeba tego robić tak krótko, bo jeśli byś rzeczywiście chciał, to możesz zrobić dłużej, tylko musisz zdobyć środki. Ja osobiście żyję z tego, że pracuję zbierając pieniądze w zachodnich telewizjach i robię tak od parunastu lat, tak? Mnie ta nowa epoka zaskoczyła trochę, bo się nie myślałem, że będzie aż tak źle, w sensie dostępu do środków publicznych, ale już wcześniej wcale nie było tak różowo, dlatego że ja miałem taką proporcję, że jak zaczynałem, to dostawałem powiedzmy 1/3 gdzieś z Niemiec czy innej Skandynawii, a 2/3 z Polski. W ostatnich filmach nie mam już ani złotówki z Polski, tak? A ja w kółko robię to samo. Ja robię filmy, które opowiadają o różnych rzeczach tutaj i gdzieś tam je puszczam. I to nie tylko ja robię, bo jest kilku kolegów. Teraz na przykład powstaje film o Jerzym Urbanie, finansowany zupełnie prywatnie. Dostał 2 nagrody na targach w La Rochelle, w których ja miałem przyjemność brać udział. I 4 projekty z Polski dostały tam nagrody. 4 projekty. Chyba żaden nie miał pieniędzy z PiS-u. Więc są takie wyjątki potwierdzające reguły i wcale nie są to koniecznie projekty jakby politycznie ustawione w jakąś stronę. Bo ja nie wiem, jak wyjdzie film o Jerzym Urbanie, bo Jerzy Urban nie jest postacią jednoznaczną. I można go zrobić tak jak film twój o Bogdanie Porębie. Trudno nazwać ten film apologią Bogdana Poręby, tak? Aczkolwiek jest to film uczciwy i taki, że ja zapamiętałem go pozytywnie. I ja pytam ciebie, jesteś ode mnie dużo młodszy, pytam Darka, który jest producentem, też jest ode mnie sporo młodszy, może mniej, ale też. Jak to jest, że nie próbujemy, tak? Że wy też nie próbujecie, bo właśnie chodzi o to, żeby były różne filmy. Ja nie mówię, że to zaraz musi być coś, co by pokazywało, że teraz obecna władza jest zła, a ci, co chcą odsunąć, to są dobrzy. Nie, w ogóle to nie o to chodzi. W ogóle nie na tym jakby problem polega. Tak jak mówię z tą Stocznią Gdańską. Gdyby tam wjechały czołgi, to też by Chodakowski i Zajączkowski to filmowali, tak? Ja uważam, że mamy syndrom sztokholmski i działamy schematycznie. Jesteśmy w kolejnach, z których trudno wyjrzeć jest, co jest dalej. I w te kolejny z czasem wjeżdżamy coraz głębiej. W związku z tym te nasypy wokół nas są coraz wyższe. I jeżeli będziemy tylko i wyłącznie polegać na tych dwóch instytucjach, gdzie mamy wydeptane ścieżki i powiedzmy co drugi czy co trzeci projekt nam tam przejdzie, no to będziemy filmy robić rzadko i będziemy to robić za takie stawki, prawda, minimalne. No i trzeba szukać nowych dróg. Ja w ostatnim czasie moje jakieś tam ostatnie doświadczenia dotyczące pewnego rozwoju pewnego projektu i rozmowy z producentem na ten temat udowadniają, że właśnie jeżeli ja sam nie wyjdę z propozycją, czy żeby próbować ten projekt realizować na przykład przez crowdfunding, czyli czymś, czego jeszcze wcześniej nie zrobiłem, czyli
jeżeli jakoś odważnie nie będę próbował nowych dróg, no to po prostu zostaniemy, utoniemy w tym, czym jesteśmy, w tym bagnie, w którym jesteśmy obecni. Także no, wzorem Władysława Kozakiewicza odważnie w nieznane. No, miło mi słyszeć to z twoich ust, Sawery. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest to realne, bo na przykład bracia Sykielscy odnieśli ogromny sukces. Ogromny. Ja pamiętam, że też w tym nieszczęsnym Krakowie, jak brałem udział w rozmowie na temat filmu dokumentalnego i z pytaniem, dlaczego nie ma współczesnego obrazu świata, przy czym naprawdę nie chodzi o to, że to ma być reportaż pokazujący, nie wiem, starcia na ulicy. Tak? To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi po prostu o próbę. Jest bardzo dobry przykład, nie wiem, czy go znacie. Ten film się nazywa Kolektyw. Film opowiada o tym, on dostał, zdaje się, Oscara. To jest film rumuńskiego reżysera. Opowiada o tym, co zdarzyło się w Rumunii. Ten film zresztą sfinansowało HBO. I chwała im za to, bo by inaczej nie zrobili, bo zdaje się władze rumuńskie w ogóle zaprzestały finansowania produkcji filmowej, nie wiem czy wrócili do tego czy nie, ale był taki okres, kiedy w ogóle zakręcili kurek cały. I teraz, co w tym filmie jest takiego ciekawego? Tam była taka katastrofa, która była straszliwa, polegająca na tym, że w jakimś takim klubie, gdzie odbywał się koncert rockowy, wybuchł pożar. Za mało było wyjść, a ten klub był źle skonstruowany w sensie takim odporności na pożar i mnóstwo ludzi zostało tam od razu spalonych czy uduszonych, a ogromna ilość była ciężko poparzona i oni trafili do szpitali. I tam było kilkadziesiąt czy kilkaset osób, już nie pamiętam. I problem, znaczy ci, co zginęli, to już zginęli. Natomiast problem, który w tym filmie jest pokazany i to jest taki film śledczy, jest następujący. Mianowicie, jak to się stało, że ci ludzie, którzy trafili do szpitali, w bardzo dużej ilości zmarli, mimo że rokowania były inne i to więcej Austriacy chcieli jakby ich przyjąć do siebie, tak, żeby tam byli leczeni. Oczywiście minister zdrowia się ujął honorem, tutaj wielka Rumunia. Konrad, czekaj, ale nie opowiadaj całego filmu, ale generalnie chodzi o to, że pewien układ służby zdrowia został odsłonięty w tym filmie. Tak, i to taki głęboki, tam, głęboki, chory układ. Tam minister, facet, który został w wyniku skandalu po jakimś czasie ministrem zdrowia, był do tego dnia, kiedy został ministrem zdrowia, działaczem NGO-su, który krytykował to ministerstwo i w ogóle rząd. Natomiast oni mieli taką odwagę, a ten facet, żeby mieć pewnego rodzaju taką gwarancję, że nikt tam go jakoś nie skorumpuje, to się zgodził, żeby kamera była nieustannie w jego gabinecie i nieustannie mu towarzyszyła. I powstał niezwykły dokument. Zdjęciowo może nie jest fantastyczny, bo to są takie zdjęcia trochę reportażowe, ale dostał Oscara. No więc nie mówcie mi, że to nie jest artystyczny film, bo on jest artystyczny, tylko może troszkę inaczej, tak? I wzruszający jest potwornie, ponieważ tam są pokazane rzeczy straszne i pokazany jest człowiek, który próbuje z tym walczyć, ten minister, tak? Który miał szczęście, czy na tyle ci Rumuni byli mądrzy, że takiego faceta na tym stanowisku posadzili. Więc to jest możliwe, tak? I to nie był film, który, znaczy on jest trochę o polityce, tak? O korupcji, tak? Ale jakby ktoś się odważył, że takie coś zrobić. No wyobraźcie sobie, że w okresie pandemii zgadza się ten Łukasz Szumowski, czy ten nowy Niedzielski, żeby kamera mu towarzyszyła, co byłoby naturalne, tak? Wyobrażacie sobie to w Polsce? Już nie mówię o pieniądzach, ja mówię tylko o jakby mentalności naszych urzędników, tak? Czy naszych uważam, że to by, spotkalibyśmy się z odpowiedzią, proszę napisać maila do rzecznika i my odpowiemy w przeciągu miesiąca. Oczywiście ta odpowiedź by nie przyszła. Więc tutaj jakby zapory są nie tylko w zakresie finansów, ale także w zakresie mentalności urzędniczej i też takiego braku jakby środowiskowego nacisku, że to jest skandal, że tak być nie może, tak? Że to w ogóle... No tak, tylko to, ten środowiskowy nacisk to jest jakaś, znaczy masz na myśli o środowisko twórców filmów dokumentalnych, no to jest jakieś bardzo niewielkie, rozproszone, cóż tam ona może właściwie, no tak bym powiedział. A, znaczy ja mogę tylko powiedzieć tak,
wiadomo, że każdy z nas, który już funkcjonuje, nazwijmy to, w biznesie dokumentalnym, to też chce z tego żyć. W związku z tym ustala sobie pewną jakąś ścieżkę projektów najbardziej prawdopodobnych do realizacji. Te, o których ty mówisz, no, są niestety najeżone tymi wszystkimi tam politycznymi zapętleniami. I to na dzień dobry to po prostu... Czasami też z Ksawerem też próbujemy rozmawiać o innych projektach na inne tematy, no i nagle się okazuje, że jeśli one tylko za bardzo dotykają polityki, to właściwie no, nikt nie jest zainteresowany, bo no, same problemy z tego mogą być właściwie. No. I to oczywiście jest chore, tylko tak jakby, znaczy ja nie widzę drogi wyjścia, bo to co ty Ksawerem mówisz, tam crowdfunding i tak dalej, to jest okej, okay, jeśli prowadzimy pewną działalność hobbystyczną. Jeśli zakładamy, no jest, że żyjemy... Nie, bo Sekielscy jednak zrobili film właśnie z pieniędzy publicznych. Ale to jest, słuchajcie, to jest wyjątek jeden na milion, absolutnie potwierdzający wszystkie reguły, w których funkcjonujemy. Więc nie można w ogóle brać pod uwagę, że to jest jakby jakaś teraz droga, którą idźmy. No. To miejsce, w którym w tej chwili jesteś, to jest medium publiczne w takim rozumieniu, że jest finansowane przez ludzi, którzy chcą to oglądać. Był tutaj kolega zatrudniony w PiS-ie, pisarz, nazwisko nieważne w tej chwili, a mogę powiedzieć, Andrzej Chorubała, który powiedział, że w mediach publicznych, przez to rozumiał telewizję publiczną, musisz robić to, co ci szef każe i co polityka wymaga i że to jest niepisany kontrakt. Ja próbowałem. Ale tak jest, obawiam się, że we wszystkich mediach tak jest, że masz robić to, co ci szef każe. No, znaczy właśnie tak jest nie czy do końca. Czy w TVN jest inaczej? No nie wydaje mi się. Ja pracuję, jak mówię, z tymi stacjami za granicą. Może mam dzięki temu jakby inną sytuację, bo oni nie naciskają na mnie, żebym coś zrobił, bo i tak się na tym nie znają, tak? Nie bardzo by wiedzieli, jak nacisnąć, żeby było tak, jakby chcieli. Nigdy nie próbowali. I mnie chodzi po prostu o to, że my się jakoś tak na to zgadzamy, że jeśli nie będziemy głośno o tym mówili, przy czym, żeby było jasne, mi nie chodzi o to, że Kaczyński jest zły lub dobry. Mnie chodzi po prostu o to, żebyśmy się nie bali mówić, że warto o tym zrobić film, tak? Bo można zrobić przepiękny film o zwolennikach Jarosława Kaczyńskiego, którzy fanatycznie w niego wierzą i też może być piękny dokument na ten temat. I może być jakby metafora lidera, który no, na lidera się kompletnie nie nadaje z różnych powodów, tak? Jest stary, mało efektowny i tak dalej, a wierzą w niego jak w Boga. I taki film ale, tak, można ale to wszystko jest nacechowane pewnymi albo tezami, albo po prostu związkami z bieżącą polityką, która jest naprawdę wykrwawiająca w tym momencie. W związku z tym, znaczy moim zdaniem z tego nie wyjdziemy, dopóki ten konflikt nie zniknie. No. Jeśli konflikt zniknie, będzie sobie można robić filmy o bieżących sprawach. Jeśli ten konflikt jest taki ostry, że cud, że ludzie nie wyszli z bronią na ulicę i że jesteśmy w takiej zamrożonej wojnie domowej, która się odbywa na Facebookach, no to nie ma siły, żeby takie tematy zdobyły takie funkcjonowanie w jednej, drugiej czy trzeciej instytucji na jakichś zasadach. I no, znaczy może mi się to nie podobać, ale to tak działa. No. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jakby no, wbrew pozorom każdy może coś powiedzieć od siebie, natomiast może nie zawsze film jest tą drogą. No jest 100 milionów sposobów komunikacji masowej i naprawdę ja bym film tutaj zostawił dla jednak takich no, szczególnych tematów i dla jednak szczególnego jakiegoś podejścia. No, ja rozumiem twoją postawę, sam próbuję robić różne filmy, jakoś sobie zawodowo daję radę i paru kolegów też próbuje. Ja uważam, że byłoby fatalne, gdyby wszystkie filmy były robione na jedno kopyto, gdyby wszystkie filmy próbowały portretować aktualną rzeczywistość, to byśmy wpadli w kolejną pułapkę, że jesteśmy, że tak powiem, nastawieni na robienie jednego rodzaju utworu, tak? Bo one mogłyby stać się bardzo podobne. Więc to jak gdyby absolutnie doceniam fakt, dzisiaj już o tym nie powiemy, ale chcę zaprosić Borcharta i z nim pogadać o Beksińskich i może ciebie, jak będziesz chciał znowu, bo taki film też powinien powstać, tak? To, i dobrze, że powstał. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że to właśnie warto, tak? Że ktoś zaryzykował, ciężko pracował i tak dalej, żeby mrówco taką rzecz wykonać. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy zastanawiali się, chociaż zastanawiali nad tym, co zrobić, żeby było trochę
inaczej. No i tyle. No, w zasadzie, wiesz, ja też nie mam recepty. Tak, no teraz jest jeszcze jedna rzecz, znaczy polska szkoła dokumentu, tak jak teraz się ją odczytuje, no to jednak się bardzo koncentruje na człowieku, na ludzkiej naturze. Ale to absolutnie trzeba opowiadać przez człowieka. Natomiast tak? To, o czym ty mówisz, ja też jestem, jakby generalnie ja jestem za tym, może nie w szczegółach, tylko że to są jednak o sprawie. A tutaj, no to nie, właśnie się zaczynają różne wiesz, problemy interpretacji tam. I ty tak mnie nie rozumiesz. Teraz, jak już byśmy rzeczywiście byli w takiej sytuacji, że możemy, to trzeba by tę całą jakby nadbudowę ideologiczną odrzucić i te wszystkie rzeczy i znaleźć tego bohatera. To jest jasne, bo zawsze opowiadać przez człowieka. Także tutaj jakby nie ma żadnych wątpliwości, że to portret zbiorowy średnio wychodzi. Film Kolektyw opowiada o tym ministrze, tak? I to jest ten człowiek. I widać, jak on się boksuje, tak? I dzięki temu, że kamera jest od niego o metr, to możemy, że tak powiem, z nim być. I nie tylko jak gdyby opowiadamy o sprawie, ale opowiadamy o tym, że ten facet się boi, że go zaraz, nie wiem, wywalą stamtąd, tak? Zczyszczą i tak dalej, bo on po prostu idzie przeciwko systemowi. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że tak, powoli dobiegamy dzisiaj do końca naszej rozmowy. Kurczę, dyskusja dopiero się rozkręca, a my już dobiegamy końca. Ja mogę wam zaproponować, że jeśli byście chcieli, to możemy zrobić znowu tutaj taki panel, może jeszcze zaprosimy innych kolegów, którzy zechcą, żebyśmy rzeczywiście pogadali o tym, czy się da robić cokolwiek więcej. Bo mnie się wydaje, że wbrew pozorom trochę takich rzeczy powstaje, tylko że one powstają jakby tak właśnie no, metodami trochę chałupniczymi, czasem zagraniczne pieniądze, za chwilę się okaże, że to są jakieś wraże pieniądze, albo że to w ogóle nie godzi się i tak dalej. Zobaczymy. W każdym bądź razie, jak nie będziemy o tym rozmawiali w spokojnym tonie, nie szukając jak gdyby tego propagandowego wydźwięku, bo właśnie absolutnie im dalej od propagandy, tym jest lepiej. No to nie ma co ukrywać, ale jak patrzysz na te dobre filmy, to one mają ten walor takiej metafory. Ja na koniec powiem, że próbuję i mam nadzieję, że w końcu dostanę pieniądze, bo zabiegam w różnych miejscach, film o mowie nienawiści, zrobić pod roboczym tytułem Mowa nienawiści. Mam fantastycznych bohaterów. Na razie udało mi się zebrać 45 tysięcy złotych, czy tam pod 50 tysięcy złotych. No nie jest to kwota astronomiczna. Ale w ramach crowdfundingu. Tak. I zastanawiam się... A jaką kwotę celujesz? Słuchaj, żeby zrobić film, to trzeba mieć minimum jakieś 200 tysięcy złotych. No, ale to tak skromnie, prawda? Natomiast żeby zrobić film bardziej taki rozbudowany, no to te 300, 400 czy 500 tysięcy, w zależności od tego, jaki długi będzie i czy kupisz archiwalia, czy je dostaniesz i tak dalej. I ja absolutnie nie uważam, że to ma być jednoznaczne, bo mowa nienawiści dotyczy wszystkich. I to jak gdyby Tutsi i Hutu się zabijali, znaczy jedni drugich bardziej, ale generalnie pamiętamy, że jedni drugich zabijali i nic dobrego z tego nie wynikło, prawda? W związku z czym jak gdyby opowieść o tym, że prowadzi to do agresji, jest opowieścią, wydaje mi się, stosunkowo neutralną partyjnie. To jest opowieść polityczna na swój sposób, ale nie mówi, że rację ma partia A lub B, tylko pokazuje, w którym momencie coś, co było sporem werbalnym, przeistacza się w spór o charakterze już takim fizycznym, tak? co niestety nam grozi. Na przykład taki film chciałbym zrobić. To jest jeden z moich projektów i to właśnie polskich, bo z tym mi trudno wyjść za granicę, bo to jest taki polski problem, oni tam mają swoją władzę nienawiści i tak dalej. No, to na przykład ja takie coś próbuję zrobić. To tak przy okazji, jeśli odbiorcy tego naszego dzisiejszego spotkania zechcą wpłacić jakieś pieniądze na tę zrzutkę, to bardzo o to proszę. Ale żeby nie skąpili na reset obywatelski, bo bez tego w ogóle to miejsce nie będzie istniało. Wam bardzo dziękuję. Macie ostatnią minutę po 30 sekund na osobę. Ostatnie słowo. Ksawer, po pierwsze chciałem zapytać, z jakim ty producentem rozmawiasz o crowdfundingu jakichś innych projektów? To jest pierwsza sprawa. No. A drugie, zapraszam wszystkich do kina po złoto historię Władysława Kozakiewicza, bo intensywnie gramy w różnych kinach w całym kraju, także teraz albo nigdy. Bardzo dobrze. Gdzieś będzie w telewizji, ale raczej wielki ekran to wielki ekran. Warto zobaczyć na dużym ekranie.
Ja również zapraszam, to jest rock'n'rollowy film, bardzo współczesny, pomimo tego, że mówi o wydarzeniach sprzed 40 lat, to jest bardzo aktualny film i to jest właściwie wstęp do tego, do kolejnego filmu dokumentalnego zbudowanego na archiwaliach, który już z Darkiem planujemy i niedługo przywalimy nim w kinach. I to ostro. Jasne. Panowie, bardzo dziękuję za udział w tej dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, Dziękujemy serdecznie. Pomoże ona waszemu filmowi. Warto iść do kina, bo tam jest klimatyzacja. Jak jest za gorąco, to... Dziękujemy, Konrad, za wsparcie. Każde wsparcie jest na wagę złota. No. Jeśli chodzi o filmy dokumentalne w kinach, no bo to... Zdecydowanie. Idziemy do kin na dokumenty, tak jak robią to ludzie na Zachodzie. Tam film dokumentalny istnieje w kinie. W Polsce raczkuje, ale powoli to się zmienia. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy naszych odbiorców. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.